serdecznie w Centrum Aktywności Fabryczne 3. Chciałabym powitać przede wszystkim naszego gościa, pana Leszka Żebrowskiego. Wszyscy jesteśmy gośćmi. Tak, radnych miasta i oczywiście wszystkich tutaj przybyłych. Bardzo dziękuję, widzę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Bardzo mnie to cieszy. Proszę państwa, burmistrz miasta pan Jacek Ory wraz ze społecznym komitetem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Markach zorganizowali w tym roku obchody składające się z trzech części. Była to uroczysta msza święta w kościele świętego Andrzeja Boboli, bieg pamięci żołnierzy wyklętych niczym tropem i to były imprezy, które już się odbyły. Dziś zapraszamy państwa na spotkanie z panem Leszkiem Żebrowskim. A spotkanie to zostało zorganizowane na prośbę przedstawicieli Warszawskiego Koła Ruchu Narodowego. Pan Żebrowski, jak wiecie państwo, jest historykiem. To muszę pana pochwalić. Publicystą. Ja jeszcze żyję. I działaczem społeczno-politycznym. Proszę państwa, dziś dla państwa pan Leszek Żebrowski przygotował wykład na temat żołnierzy wyklętych, fakty i mity. Ja serdecznie państwa zapraszam i oddaję głos już panu Leszkowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Dla mnie zawsze taki wstęp, jak się zaczyna. Ja jestem, to zrobiłem, to tak brzmi, jak już to był koniec. Nie zamierzam jeszcze rezygnować, ponieważ zostałem wywyższony w znaczny sposób. Ja wprawdzie lubię mówić na stojąco, lepiej się mówi i widzieć salę, ale tak zostałem posadzony, więc muszę wykonywać też polecenia. Postaram się. To trochę potrwa. Jeśli ktoś z państwa będzie chciał wyjść, nie ma żadnych problemów. Jeśli ktoś będzie miał ochotę i siłę wytrzymać do końca, to bardzo serdecznie zapraszam. A myślę, że na stojąco będzie lepiej. Temat żołnierzy wyklętych jest w ciągu ostatnich lat bardzo nośny. Weszło to już w skład oficjalnych obchodów, jest polityka historyczna państwa, ale wraz z tym, że włączyło się w to państwo, mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w tym roku to będzie dopiero po raz 9, z czego wynika, że ponad 20 lat po zmianach po roku 89 nie było Dnia Żołnierzy Wyklętych, nie było w ogóle takiego zagadnienia, nie było takich uroczystości. To znaczy, że stało się to z wielkim opóźnieniem, ale w związku z tym, że temat stał się, tak jak powiedziałem, bardzo nośny, że to poszło już do szkół, to są środowiska młodzieżowe, bardzo aktywne, które często wykraczają poza programy szkolne. Dla mnie największą satysfakcją jest to, kiedy dzieci, bo formalnie dzieci w szkołach, uczą swoich nauczycieli, kim byli, co robili żołnierze wyklęci. Bo nauczyciele nie mieli takich materiałów, nie mieli też takiej edukacji, ja też im wtedy, kiedy do szkoły chodziłem, nie miałem. Ale wraz z tą aktywnością odezwała się druga strona, czyli ci, którzy byli po drugiej stronie żołnierzy wyklętych. Aparat represyjny państwa komunistycznego, autentyczni zbrodniarze i łotry najgorszego autoramentu. Ludzie, którzy nie mieli szacunku dla zwłok ludzkich, bo jak można potraktować zbrodniarzy, którzy potrafili siekierą odrobić głowy żołnierzom wyklętym, jeśli potrafili przywijać zwłoki do stodoły czy dla jakichś obiektów, żeby zrobić zdjęcie. Oczywiście zabierali im spodnie, zabierali im buty, bo takie zdjęcie efektownie wygląda. A to można było sprzedać, przepić. Często było tak, że skakano po nich, żeby jakiś złoty ząb wydobyć ze szczęki. Przyczyny bardzo podobne i to się działo w połowie XX wieku, tu między nami. Często ci sprawcy jeszcze są, ale jak nie oni, to są ich najbliższe rodziny. I oni bronią tamtego okresu jak niepodległości. Tamta epoka nie została przede wszystkim rozliczona. Stało się coś, co jest niepojęte. Po wielu latach potwornych zbrodni, kiedy Polska straciła nawet sto kilkadziesiąt tysięcy obywateli, nawet tej skali dokładnie nie znamy, bo nie wiemy, co się dokładnie działo i na jaką skalę po drugiej stronie obecnej granicy, na dawnych terenach II Rzeczpospolitej. Zbrodnie w świadomości mniej więcej może nawet i połowy obecnych mieszkańców, nic nie znaczą i tak jakby ich nie było. I to, że są spory, co jak wyglądało, kto jaki był, to jest rzeczą zupełnie naturalną i nawet potrzebną. Ale przed sporami musi być coś ważniejszego. Musi być faktografia. My musimy wiedzieć, o czym mówimy, na temat czego się spieramy. Jeśli nie ma faktów,
Nie ma potwierdzonych wydarzeń. Nie badamy tego, jak było. To pozostaje tylko i wyłącznie propaganda i ideologia. Najgorsze jest to, że tamten system i tamte zbrodnie nie zostały rozliczone od strony prawnej. To nie zostały. Ale mam tu przed sobą bardzo ciekawy dokument. Jest to uchwała Sejmu, która mówi: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że struktury Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, Prokuratury Wojskowej i Sądownictwa Wojskowego, które w latach 1944-1956 były przeznaczone do zwalczania organizacji i osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, są odpowiedzialne za cierpienia i śmierć wielu tysięcy obywateli polskich. Sejm potępia zbrodniczą działalność tych instytucji. I wydawało się, że to był jakiś pierwszy krok, to był 1994 rok. Jakiś pierwszy krok we właściwą stronę, bo jeśli mówimy o zbrodniach, o przestępstwach na naprawdę ogromną skalę, to powinny być tego konsekwencje. Ten akt, o którym mówię, ma formę uchwały sejmowej. Ona nie ma żadnej mocy prawnej. To się tak po prostu mówi po to, żeby wydawało się w przestrzeni publicznej, sprawa została praktycznie załatwiona, więc możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Co ciekawe, tę uchwałę podpisał ówczesny marszałek Sejmu towarzysz Józef Oleksy, były pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR do 1989 roku, a później prominentny działacz struktur postkomunistycznych, które tak naprawdę zmieniły nazwę z PZPR na SLD, ale istoty sprawy nie zmieniły, bo najwyżsi funkcjonariusze poprzedniej partii byli najwyższymi funkcjonariuszami rzekomo nowej partii. Tak jak towarzysz Leszek Miller, który był członkiem biura politycznego, członkiem Komitetu Centralnego, a później nowej partii, która otrzymała miano europejskiej, demokratycznej, tolerancyjnej, postępowej. A to wszystko, o czym mówimy, czy będziemy mówić, uznano za praktycznie niebyłe. Ponieważ to nie zostało rozliczone, to przez jakiś czas sprawa przycichła, przygasła, ale w tej chwili mamy do czynienia z eskalacją terroru medialnego. Mówię dokładnie terroru, czyli robienie wszystkiego, co się tylko da zrobić, a nawet to, co jest niewyobrażalne, żeby formację ludzi nazwano umownie żołnierzami wyklętymi, teraz powiem, dlaczego tak są nazywani, żeby ich jak najbardziej zachwycić i zdeprecjonować. I tu się fakty absolutnie nie liczą. Takim przykładem może być moja ulubiona, była, na szczęście już była, Europoślica, która teraz podobno sobie łono złamała i jest mniej aktywna, czyli nadaje ze szpitala. Ona potrafi wypisywać i eskalować to napięcie, że żołnierze wyklęci wrócą gdzie? Na śmietnik. Faktycznie, bardzo wielu polskich bohaterów po zamordowaniu zagrzebywano w zwykłych śmietnikach. Rzucano ich do domów torfowych, do różnego rodzaju jarów, ale też wykopywano jamy ziemne, gdzie bezwładnie w niemieckich mundurach z rękoma związanymi sznurkiem lub drutem, ostrzale katyńskim w tył głowy, zrzucano jak nikomu niepotrzebne szczątki. Teraz ci sami ludzie, których szukamy, których staramy się identyfikować, to jest na bardzo niewielką skalę. Ta skala się znacznie nie powiększy, bo z tych 100-110 tysięcy ludzi, o których mówię, odnajdziemy być może kilka tysięcy, nie więcej, a to i tak dopiero wszystko przed nami. Identyfikacja to jest skala być może kilkuset osób, które się uda identyfikować. Reszty nie będzie. Nareszcie stoją obiekty przemysłowe, fabryki, zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, są wybudowane drogi i może teraz w ostatnich latach nie, ale w latach 50., 60., 70., 80., gdy robotnicy łopatami czy koparki wjeżdżały na teren, znajdowały jakieś szczątki ludzkie i były resztki niemieckiego umundurowania, niemieckiej guziki, to się mówiło, a to są zbrodniarze niemieccy, to nikogo nie interesuje, czyli przewalano te kości gdzieś na bok i już na zawsze tam zostały. To nie byli zbrodniarze. Tych ludzi specjalnie przebierano w niemieckie mundury, żeby ich nawet po śmierci jeszcze pochodzić. Bo ktoś kiedyś się dokopie, znajdzie, nie daj Boże, będzie dopytywał, jak zobaczy, że to jest Niemiec, to w takim razie nie będzie z tym żadnego problemu. Towarzyszka Senyszyn wypowiada się także, że były to bandy wyrzutków społecznych, nierodów i frustratów. To znaczy, ona jest problem, ona pracuje i ona utrzymuje tych, takich jak my, którzy interesują się, czy mieliśmy
rodziny tak właśnie poszkodowane. Ona jest reprezentantem nowej Polski, nowej Europy i tak jakby ma do tego prawo. Co ciekawe, towarzyszka Senyszyn osławiła się także w swoim wystąpieniu niedawnym na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przed polską młodzieżą akademicką, przed doktorantami, wypowiedziała się głośno publicznie, że Berlina do maja 1945 roku broniły przed Armią Czerwoną Narodowe Siły Zbrojne. Nie rozumiała, dlaczego ludzie gwiżdżą, tupią, śmieją się z niej. Ja jestem profesorem! Proszę do mnie mówić profesor! Ona tego nie rozumiała, więc być może rzeczywiście nie rozumie. W tej eskalacji tego terroru medialnego wzywane są także siły obce, zewnętrzne. Ciekawy przypadek. Korespondent Gazety Wyborczej, niejaki Klaus Bachmann, wypowiadał się tam na temat żołnierzy wyklętych tak. Nie walczyli ani za demokrację, ani za wolność, lecz za Polskę wolną od mniejszości narodowych, wolną od Żydów i za ustrój autorytarny. On mówi o swoich przodkach. On mówi o niemieckich nazistach. Tak rzeczywiście było. Oni tacy byli. Co ten człowiek, jeśli chce coś powiedzieć o tym okresie, to powinien zapoznać się i przede wszystkim mówić prawdę, no ale wtedy by tam nie zaistniał. Problem jest szerszej natury, dlatego że propaganda wokół żołnierzy wyklętych, szeroko rozumianych, trafia także do szeroko rozumianej sfery kultury, nauki i sztuki. Tam, gdzie nie powinna, w takiej formie, w jakiej istnieje, nie powinna się pojawić. Znowu radykalny przykład. Pisarka w Polsce. Zawsze powtarzam, że nigdy mi przez gardło nie przejdzie, żeby ją nazwać polską pisarką po tym, co zrobiła, ale ponieważ mieszka w Polsce, publikuje po polsku, więc jest pisarką w Polsce. Magdalena Tulli, ulubienica tej samej gazety, o której wspomniałem. Ona wypowiedziała się w niej na temat zamyty sieci głównej służby. To była młoda, 17-letnia dziewczyna, postawiona przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku, skazana na karę śmierci i wyrok został wykonany. Ten wyrok był nielegalny z dwóch powodów. Po pierwsze, wojskowe sądy rejonowe, czy szerzej wojskowe sądy z tamtego okresu, były nielegalne nawet w świetle komunistycznego prawa. W języku prawniczym to się mówi, nie miały prawa do zaistnienia i do działania. Dlatego, że powołane zostały rozkazem zdrajcy, przedwojennego generała, legionisty, ale później zdegradowanego, osadzonego w więzieniu za złodziejstwa, Michała Żymierskiego, który dobrał sobie pseudonim Rola, nie nazywał się Żymierski, to jest nazwisko sztucznie przez niego przybrane, są dwukrotnie zmieniane, żeby zacierać ślady. Po odbyciu kary udał się na emigrację do Paryża, gdzie było już trzech jego rodzonych braci. Wszyscy pracowali dla sowieckiego wywiadu wojskowego. On dołączył jako czwarty. Później po wojnie, właściwie pod koniec wojny, 3 maja 1945 roku, Stalin na nasze pośmiewisko zrobił go marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego. I te sądy, i także prokuratury wojskowe zostały powołane niezgodnie nawet z komunistycznym prawem. Więc tak jak powiedziałem, nie miały prawa do zaistnienia i do działania. A po raz drugi nielegalnie została skazana i zamordowana dlatego, że ona była niepełnoletnia. Ona miała 17 lat. Ona tym przepisom nie podlegała. Ale kogo to wtedy interesowało? Danuta Siedzikówna jest postacią kultową wśród polskiej młodzieży. Gdy w 2011 roku, gdy po raz pierwszy był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w jednym z gimnazjów, wtedy gimnazja jeszcze były w Płocku, dziewczęta z klas gimnazjalnych przyszły wszystkie tak samo ubrane. Białe t-shirty z rynką na koszulkach wydrukowanych. I pani dyrektor, nauczycielki od historii, wychowawczynie uznały, że to jest jakaś demonstracja. To jest niemożliwe. Przecież święto to nie jest dzień wolny od pracy. To święto wtedy jeszcze nie istniało szeroko w świadomości społecznej. Nie było obchodzone. A tu nagle żeńska część szkoły, gimnazjum przychodzi tak właśnie ubrana. I te panie zaczęły się dopytywać. A co wy tam macie na tej koszulce? A Inkę, proszę pani. A kto to ta Inka? A to pani nie wie, to my pani powiemy. Czyli młodzież jest lepsza od kadry, która ma wychowywać i uczyć. Danuta Siedzikówna zasłynęła tym, że gdy została aresztowana w Gdańsku, od niej żądano tak naprawdę tylko jednej rzeczy. Ubecy mówili od razu, jesteś młoda i zdolna, my wiemy, ty chcesz się uczyć i my ci to umożliwimy. Wydasz wszystkich, o których wiesz,
Podasz kontakty na majora Łupaszkę, my się zajmiemy resztą, a ty będziesz wolny. A ona powiedziała nie, z całą świadomością, co jej za to grozi. Mimo niespełnionych wymogów formalnych, czyli niepełnoletności, została skazana na karę śmierci i ten wyrok został wkrótce wykonany. Ostatni gryps, jaki wysłała, to był gryps do ludzi z konspiracji, z siatki, gdzie napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, czyli nikogo nie wydałam. Czyli samo to, że wiedziała, co jej za to grozi, stała się przez to tą postacią kultową wśród polskiej młodzieży. Młodzi ludzie, szczególnie młodzi, potrzebują jakichś wzorów, potrzebują jakiegoś punktu odniesienia, jakiegoś fundamentu. Kto się może nadawać bardziej niż taka dziewczyna jak ona? Ona była sanitariuszką, nie chodziła z bronią w ręku, nie strzelała. Podczas rozprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku, ona miała przecież proces w sumie jawny, zeznawali milicjanci ubecy na jej rzecz, że na polu walki udzielała pomocy nie według kryterium, kto był po której stronie, tylko kto bardziej tej pomocy potrzebował. Jeśli milicjant czy ubek był bardziej poraniony, to ona zajmowała się najpierw nim. Nic to oczywiście nie pomogło. Ale zasłynęła także tym, że nie dała sobie zawiązać oczu przed egzekucją. Egzekucja jeszcze była nietypowa, bo na ogół to było przeprowadzone w godzinach wieczornych lub nocnych. Skazańców sprowadzano do różnego rodzaju piwnic, pomieszczeń, gdzie musieli idąc pochylić się i wtedy kat strzelał po katyńsku w tył głowy. A ona stanęła przed plutonem egzekucyjnym razem z kolegą z konspiracji, z tego samego oddziału, z porucznikiem Feliksem Selmanowiczem. Nie dając sobie zawiązać oczu, widziała szykującą, celują w nią, zdążyła jeszcze krzyknąć: niech żyje major Łupaszka, niech żyje Polska. I ci młodzi żołnierze z KBW, którzy tego typu wyroki wykonywali przynajmniej kilka razy w miesiącu, już do tego całkowicie przyzwyczajeni, nie byli w stanie jej zamordować. Wszystkie strzały, które poszły, były nad jej głową. Żaden z nich z odległości 2 metrów w nią nie trafił. Dopiero dowódca, oficer KBW podszedł, strzelili z tyłu w czaszkę, zabił ją właśnie na wzór katyński. I teraz po latach, za ten okrzyk, niech żyje Polska, ona jest w tejże gazecie, dodam wyborczej, żeby nie było pomyłki, oceniana w ten sposób przez tą pisarkę w Polsce, Magdalenę Tulli. Ona apeluje, żeby nie przesadzać z kultem Inki, że ona nic takiego nie zrobiła. To, że krzyknęła sobie niech żyje Polska, to jest nic takiego. I komentuje to w ten sposób. Zdarza się czasem, że trzeba umrzeć, ale nie powinniśmy się tym niezdrowo podniecać. Hitlerowscy zbrodniarze skazani na śmierć też ginęli z okrzykiem Heil Hitler. Też. Czyli to jest tożsame. Niech żyje Polska jest tożsame z Heil Hitler. Ofiara tej młodziutkiej dziewczyny jest tożsama z egzekucją ludobójcy niemieckiego. Żaden zbrodniarz niemiecki, skazywany po wojnie przez trybunały uznane międzynarodowo, nie krzyczał w momencie egzekucji Heil Hitler. Z dwóch powodów. Po pierwsze, oni byli butni, silni, dumni, mając mundury, broń, mając za sobą siłę, a naprzeciwko ludzi całkowicie bezbronnych, rzeczywiście królowali, byli rasą panów. Ale już po śledztwach, gdy zapadały wyroki, oni dosłownie robili pod siebie. Prosili, błagali, płakali. Ja mieć tam kinder w hajmacie, mieć dzieci, ja chcieć wrócić, ja już obiecywać, że nigdy nikomu krzywdy nie zrobić, bo teraz ja już być dobry Niemiec. W związku z tym nie krzyczeli Heil Hitler i także dlatego, że Hitler nie żył. To byłaby jakaś paranoja. Hitler odebrał sobie życie sam, wymierzył sobie sprawiedliwość, jeszcze będąc w miarę wolnym Berlinie. Więc takich okrzyków nie było. Sprowadzenie tej ofiary, sprowadzenie tej młodziutkiej dziewczyny do niemieckiego ludobójcy jest właśnie miarą obecnej, współczesnej propagandy. Ta propaganda oczywiście zaczęła się wcześniej. O Ince wychodziły różnego rodzaju tygrysy, opracowania, broszury. Wtedy to były nakłady, bo mało kto pamięta, ale na przykład 150-160 tysięcy w pierwszym rzucie. I była taka książeczka napisana przez funkcjonariusza powiatowego, szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kościerzynie. To wyszło w 1969 roku z tytułem Krwawa Inka. No, czy może być coś gorszego?
Tak krwawa dziewczyna oczywiście zasłużyła na śmierć. Echa tej propagandy, po głosie tego wszystkiego, coraz w jakiejś postaci wraca. Kilka lat temu na Pomorzu, w małym miasteczku, też miałem spotkanie i zaraz po tym zerwał się na sali jakiś człowiek, już widać, że czerstwy emeryt, zaczął do mnie krzyczeć, że dobrze, że ją zabili, to była zdrajczyni, nie zasłużyła na życie. Nie zdążyłem jeszcze nic odpowiedzieć, ludzie miejscowi, którzy go widocznie znali, wynieśli go stamtąd na kopach, ale później się pytam, kto to był i słyszę, dyrektor miejscowego liceum do niedawna, nauczyciel historii, czyli przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę niewiele albo prawie nic się nie zmieniło. Ta jadowita propaganda była od samego początku, ona była zaprogramowana, czyli nie to, że mówić prawdę, spieramy się o coś, ale znamy fakty, znamy stanowiska obu stron i wtedy dopiero dyskutujemy, tylko zarzucić ludzi jak najgorszym kłamstwem. W 1948 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego przy biurku, przy którym przesłuchuje nieszczęśników, wtedy major, wkrótce podpułkownik UB, Wiktor Herer, w 1948 roku jeden z więźniów zaczyna mówić do niego. Na szczęście przeżył, zostawił to w swoich opowieściach i zapiskach. I mówi tak, macie nas w swoich rękach, możecie z nami robić co chcecie. To jest 1948 rok. Wielu moich kolegów już nie żyje. Ja też się liczę z tym, że stąd nie wyjdę. Przegraliśmy. A dlaczego mówicie o nas, że jesteśmy zdrajcami, że jesteśmy sługusami gestapo? Ja byłem powstańcem warszawskim. Odniosłem rany. Jestem inwalidą. Nie chodzę na jedną nogę. A wy z nas robicie takich bandziorów. I Wiktor Herer, myśląc, że te słowa nigdy nie wyjdą na zewnątrz, że władze mają nas się dalej, na zawsze, powiedział mu w twarz. Naszym zadaniem jest nie tylko zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa. To trwa. Wiele lat później, w 1981 roku, zarówno ten więzień, jak i ten, który go oprawiał po tej drugiej stronie biurka podczas przesłuchania, Wiktor Herer, spotkali się na obradach Komisji Krajowej Solidarności w 1981 roku w Gdańsku. Gdy towarzysz Jacek Kuroń przyprowadził grupę ludzi i mówił, to są nowi doradcy Komisji Krajowej Solidarności, zaczął ich przedstawiać, człowiek, który był tym więźniem, rozpoznał swojego oprawcę. Człowiek o gołębim sercu. On nigdy nie powiedział o nikim nic złego, jeśli nie miał nie stuprocentowej, ale dwustuprocentowej pewności. Łagodny jak skowronek, jak gołąbek. A tu, jak to opowiadał, nie wytrzymał. Jeszcze się trząsł. Mówi, widzę przed sobą człowieka, który nas miał w śledztwach, który doprowadził do tego, że wielu moich kolegów nie przeżyło. I nagle on ma być doradcą. Mówi, ale może to jest tylko podobieństwo fizyczne, może jakaś zbuda, może nie tak. I nagle słyszy. A to jest pan profesor Wiktor Herer, nasz nowy specjalista od rolnictwa. Tak został przedstawiony przez Jacka Kurona. I wtedy ten człowiek nie wytrzymał. To był Wiesław Chrzanowski, współtwórca Statutu Solidarności, wieloletni więzień i później prześladowany przez władze komunistyczne. On wstał i powiedział, przecież to jest ubek. On mnie w śledztwie przesłuchiwał. A Kuroń nie zaprzeczył, tylko mówi, jeśli wam się nie podoba, to możecie wyjść. To też była miara tych zmian, nowych czasów, które idą, które będą jednak miały bardzo silny związek z tymi latami poprzednimi. Czyli nastąpiła ta więź między starą opozycją a nową opozycją, gdzie zostało to przetkane dawnym aparatem bezpieczeństwa. Bo to są teraz już nastajaszcze demokraty. Wiktor Herer ma na sumieniu, miał na sumieniu wiele innych rzeczy, które bardzo niepochlebnie o nim świadczą. On miał w śledztwie porucznika Jana Rodowicza Anodę, bohatera Szarych Szeregów, uczestnika Powstania Warszawskiego, w powstaniu wielokrotnie rannego, z powstania wyszedł jako inwalida, z Virtuti Militari, z dwoma krzyżami palecznych. Później się już do konspiracji nie nadawał. Ale został aresztowany 24 grudnia 1948 roku i dostał się w łapy Wiktora Herera i jego ekipy. Zaledwie dwa tygodnie śledztwa i Anoda już nie żył. W latach 90.
2000 kilkakrotnie było zadane śledztwo w tej sprawie, ale świadkowie to byli tylko zainteresowani. To był towarzysz Heller i jego kadra oficerów śledczych UB, która dożyła do tamtych czasów. Oni się nie męczyli, pracę mieli lekką, łatwą, przyjemną, ciekawą w pojęciu. W związku z tym wszyscy zeznawali, że nie mają ze śmiercią Anody nic wspólnego, bo akurat jak on wypadał przez okno, to oni stali tyłem i nie widzieli. Żaden więzień, nie tylko w tamtych latach stalinowskich, ale w ogóle jak się ogląda jakiekolwiek filmy kryminalne, żaden więzień nie ma swobody ruchu. Zawsze jest prowadzony pod ramiona przez dwóch funkcjonariuszy, ręce ma skute do tyłu i nigdy się nie prowadzi takich ludzi korytarzami administracyjnymi, gdzie okna są nieokratowane, w dodatku, żeby te okna były pootwierane, a jego tam wyprowadzono. Właściwie to wyniesiono. Dzisiaj już wiemy dlaczego. Dlatego, że lekarze, którzy musieli potwierdzić zgon po wielu godzinach, po filmach, które wyrzucili przez okno, nie mogli tego zawrzeć w protokołach, ale przekazali to rodzinie. Porucznik Jan Rodowicz Anoda miał wklepane żebra do środka, zgniecioną klatkę piersiową, bo po nim skakali. Czyli bohater akcji pod Arsenałem, bohater powstania, został tak potraktowany. I to też jest miara czasu, że tam, gdzie powinno się postawić winnym przed sądem, postawić im przynajmniej zarzuty, opierano się tylko i wyłącznie na ich zeznaniach. Stali tyłem i nie widzieli, ale tam nie było innych osób. Byli tylko oni. W związku z tym z domniemania wynika, że to są sprawcy. Więc jako sprawcy powinni przynajmniej być postawieni przed sądem z jakimś aktem oskarżenia. Nie wiem, czy byliby skazani, biorąc pod uwagę, co się dzieje w sądownictwie. Prawdopodobnie nie, bo oni zawsze byli traktowani bardzo łagodnie. Ale przynajmniej, żeby doprowadzić do takiego stanu, że to nie są osoby nieposzlakowane o fantastycznej opinii, żeby przynajmniej zostało tylko to. Nie zostało z tego nic. I gdy dzisiaj mówimy, znaczy staramy się mówić prawdę o tamtych czasach, bardzo trudnych, bardzo krwawych, dla wielu rodzin do dzisiaj bolesnych, bo wiele osób wyszło z domu, tylko tych czas nie wróciło, albo zostało zabranych i przepadli na zawsze. Więc nawet nie wiadomo, co się z nimi stanie. Mamy z drugiej strony, po stronie tej komunistycznej, bo to nie jest strona postkomunistyczna, wszyscy ci, którzy identyfikują z aparatem bezpieczeństwa ówczesnym, z aparatem zbrodni, to są mentalni komuniści. Nie musieli być w partii. Oni mogli się urodzić już w minionym 30-leciu, ale przyjmują tamten system antywartości, przyjęli tamtą mentalność i przyjęli całkowicie tamtą propagandę. Jesteśmy przez nich epatowani konkretnymi liczbami. Te dane rzeczywiście, gdyby były prawdziwe, to są straszne. Gdy kilka lat temu zaczęło to krążyć na masową skalę w internecie, gdy zaczęli się na to powoływać politycy, historycy, także wysocy stopniem oficerowie współczesnego Wojska Polskiego, nawet z tymi na najwyższych stanowiskach, zacząłem się interesować, skąd się to wzięło, od kiedy, gdzie to się pojawiło po raz pierwszy. A ta wiedza o tym okresie wygląda następująco. Wśród ofiar podziemia zbrojnego było 5043 bezbronnych cywilów, w tym 2655 rolników, 691 gospodyń domowych oraz 187 dzieci. Jeśli są gospodynie domowe, to jeszcze powinny być krawcowe, powinny być dozorczynie, no wszystkie kategorie zawodowe. Chodzili, mordowali, to praktycznie wszystkich. Te dzieci są podzielone na kategorie wiekowe. Ofiary żołnierzy wyklętych do pierwszego roku życia, drugiego roku życia, trzeciego roku życia. Rzeczywiście, patrząc na te suche liczby, widzimy za tym wszystkim krew i prawdziwe nieszczęście. Zacząłem szukać. Przecież tego kiedyś nie było. Interesuję się tym od bardzo dawna, 30 paru lat, i nagle są konkretne statystyki co do jednej osoby. Fakt, że nieprawdziwe, bo skala, tak jak mówiłem, to jest 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a tu jakieś niewielkie w sumie na tamte warunki, ale tak dokładne co do jednej osoby ofiary. I znalazłem. Autorem tych statystyk, czy pseudostatystyk, był emerytowany funkcjonariusz UB, pułkownik Tadeusz Kosowski. On w 1945 roku na ochotnika wstąpił do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Myślenicach. Następne 10 lat, jak napisał w swoich ankietach, uczestniczył w walkach z bandami leśnymi.
do 1955 roku na terenie województwa krakowskiego, katowickiego i łódzkiego. Z tego wynika, że nie miał czasu chodzić do szkoły. I faktycznie, maturę zrobił w trybie partyjno-ubeckim już później. Nauczyli go czytać i pisać. I później jako młody czerstwy emeryt, bo emeryturę przechodzi już w 1972 roku, zaczyna tworzyć, ale publikować na większą skalę. Zaczyna na początku lat 90. Te wielkości, o których mówię, pojawiły się po raz pierwszy w pismach gadzinowych wydawanych przez Jerzego Urbana, Goebbelsa stanu wojennego. I całkowicie bezwiednie są dzisiaj przyjmowane. Ludzie mówią, proszę pana, ale jest statystyka. Ja mówię, skąd pan wie? No w internecie widziałem. Ale co z tego, że pan tam widział? No wszyscy o tym mówią. I wszyscy rzeczywiście się na to powołują. Na skalę wprost nieprawdopodobną. Najbardziej chyba rozwłóczony artykuł z tego zakresu, to jest 2016 rok, autor Piotr Sobolewski. Jest to Gazeta Bałtycka na Wybrzeżu, dawny organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Smutna prawda o żołnierzach wyklętych. I cytat z jego treści. Nieszczęśników mordowano obuchami siekier, czyli zbrodnie ukraińskie UPA i odpowiednich zbrodnie żołnierzy wyklętych. Ten człowiek, który to napisał, nie tylko w tej redakcji Dziennika Bałtyckiego egzystuje, ale był także w Trybunie Lutum. Dziennik Trybuna, to jest wydawnictwo online, czyli bez papieru, tani. Redaktorem naczelnym jest Marek Barański, zastępca Goebbelsa stanu wojennego Jerzego Urbana. I publikuje tam człowiek o specyficznym nazwisku i mentalności, Piotr Gadzinowski. Koło się zamyka. I tam jest cały czas te wielkości i jednocześnie sposób popełniania zbrodni. Żołnierze wyklęci nie chodzili z bronią, nie walczyli z UB, z milicją, z KBW, tylko obuchami siekier. Mordowali te kobiety, dzieci, te gospodynie domowe i nie ma dyskusji z tą drugą stroną. No nie ma z kim i nie ma o czym. Ja ich zawsze wzywam. Oni mnie wyzywają w internecie. Proszę, przyjdźcie na spotkanie albo zorganizujmy takie spotkanie. Ja będę sam. A was może przyjść 50. Weźcie ze sobą wszystkie książki ubeckie, jakie do tej pory wyszły. Weźcie sobie ubeckich doradców. Niech ludzie usłyszą. Niech porównają argumentację. Niech skonfrontują wiedzę. Odpowiedź, jaką uzyskuję, bardzo rzadko, bo na ogół jest milczenie, można skwitować krótko. To jest coś takiego. Chciałbyś. Tak, ja bym chciał. Oni tego nie chcą. Towarzysz Kosowski osławił się jeszcze jedną rzeczą, już zamykając ten wątek tej jadowitej propagandy. W 1992 roku na ówczesnym więzieniu Okotowskim w Warszawie, na ulicy Rakowieckiej, byli więźniowie polityczni, którzy przeżyli, ubudowali własnym sumptem niewielką, skromną tablicę. Ktoś przechodzi tam obok, ona jest do dzisiaj, to bardzo często nawet jej nie widzi. Ona się zlewa z tym tłem, z murem. Trzeba się zatrzymać, specjalnie wiedzieć, co na tej tablicy jest. Tablica jest poświęcona tym, którzy tam w tym więzieniu zostali zamordowani. A towarzysz Kosowski, znowu w pismach wydawanych przez Jerzego Urbana, pisał o tych ofiarach tak. Byli to bandyci mordercy, konfidenci gestapo i fałszerze pieniędzy. Jaka dyskusja i o czym z takimi ludźmi, którzy posługują się takimi argumentami. Ale można powiedzieć, że to było dawne pokolenie. Pułkownik UB to jest nawet inna cywilizacja, właściwie zaprzeczenie jakiejkolwiek cywilizacji. Ale tu i teraz mamy wypowiedzi, które się nie tylko nie różnią, ale czasami są jeszcze gorsze. Oto towarzysz Włodzimierz Czarzasty, obecny przywódca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, następca towarzysza Leszka Minera, potrafił się wyrazić, że żołnierze wyklęci to są gwałciciele, mordercy, złodzieje i świnie. Szczególnie ta ostatnia kategoria, świnie, jest bardzo znamienna. Polnische Schweine to było stałe określenie niemieckich okupantów aż do momentu ich wycofania się z ziem Polski. Polska świnia, polskie świnie były notoryczną obelgą pokazywanie, kto tu jest panem, a kto jest tym pozbawionym jakichkolwiek praw poddanym. Ale to byli Niemcy. To byli niemieccy naziści, jak się dzisiaj mówi. A często nawet się opuszcza naziści, więc zostają tylko naziści. Oni nazywali nas świniami. Natomiast nie jest to pełen obraz, dlatego że po drugiej stronie od września 1939 roku
Na ziemię polskie weszły jednostki Armii Czerwonej i Związek Sowiecki zaanektował ponad połowę II Rzeczpospolitej. Ponad połowę obszaru. Mniej ludności, bo to były ziemie mniej zagospodarowane, ale terytorialnie zabrali nam więcej. Sowieci panowali tam do czerwca 1941 roku, do czasu, kiedy niemieccy naziści, sowieccy komuniści pokłócili się. To znaczy, jak się sam uczyłem w szkole jeszcze wtedy, to było wyraźnie jednoznaczne. Hitler zdradziecko napadł na Związek Radziecki. Nie napadł po prostu, tak jak na Polskę, na jakieś inne kraje, a napadł zdradziecko. Dlaczego? No bo na przyjaciół napada się po zdradziecku. Ich się zdradza. Rzeczywiście była pełna symbioza i przyjaźń. Po stronie sowieckiej, przez te niecałe 2 lata okupacji sowieckiej, mamy sytuację chyba gorszą niż pod okupacją niemiecką. Teraz trudno sobie to wyobrazić, bo wtedy ta eskalacja terroru niemieckiego dopiero nabierała rozpędu. W czerwcu 1941 roku Sowieci są na tamtych ziemiach gorszym okupantem, trudno sobie wyobrazić, niż Niemcy na tej części zagarniętej przez nich. Na ziemiach wschodnich ówczesnej II Rzeczpospolitej nie było tyle więzień i aresztów, żeby pomieścić wszystkich nieszczęśników, którzy dostali się w łapy NKWD. Wiemy o setkach tysięcy ludzi zesłanych na Sybir. Wiemy o kilkudziesięciu tysiącach ludzi zamordowanych na miejscu przez NKWD, w obławach, pacyfikacjach. Wiemy, kto się interesuje, kto poszuka, ten będzie wiedział. Ale ponad 400 tysięcy ludzi Sowieci trzymali w tymczasowych aresztach i więzieniach, prowadząc przeciwko nim śledztwa albo prowadząc selekcję, kto pojedzie na Syberię, a kto dostanie kulę w głowę na miejscu. To jak ponad 400 tysięcy ludzi nie ma gdzie pomieścić. Tam nie ma tych więzień. W związku z tym Sowieci zamykają na tymczasowe areszty i więzienia wszystkie budynki, wszystkie obiekty, które w ich pojęciu się do tego nadają. To są kultury, to są gmachy urzędowe, to są kościoły, to są klasztory, to są większe zabudowania gospodarcze murowane w tych wielkich gospodarstwach, gdzie można było otoczyć później te trutem pociastem, postawić bojców z NKWD z jakimiś pikulcami na ramionach i żeby pilnowali, żeby nikt nie uciekł. I tam kolejne fale aresztowanych były wtłaczane. To nie są obiekty przystosowane do przetrzymywania więźniów, w dodatku przez wiele dni, a czasami przez wiele tygodni. Nie ma kanalizacji. W związku z tym ci ludzie załatwiają potrzeby po prostu pod siebie. I w dokumentach NKWD te miejsca nazywane są według właściwości chlewikami. To są chlewy, a siedzą w nich polskie świny. To samo, co po stronie niemieckiej. Minęło kilkadziesiąt lat i następcy tamtych komunistów, czyli obecni komuniści, używają tego samego pojęcia. Świnie. Do takiej eskalacji tego terroru propagandowego doszliśmy. Żeby porównać sytuację, jak można było z tego wyjść, jak można było to rozwiązać, chciałbym się posłużyć przykładem tym, co zrobiła II Rzeczpospolita u zarania swojego istnienia, zrobiła z powstańcami styczniowymi, z ostatnimi weteranami tamtego powstania. Gdy Polska się zaczyna budowywać, zaczyna istnieć, na początku 1919 roku ostatni weterani powstania styczniowego, tych słupów kilkudziesięciu lat, zostali policzeni, zewidencjonowani. Okazało się, że żyło ich jeszcze 3644. Polski wtedy tak naprawdę nie ma. Ona się tworzy. Nie ma stałej granicy. O każdy kawałek toczą się walki. Toczy się walka dyplomatyczna w Paryżu na konferencji wersalskiej. Cały czas wojna. Później wojna z bolszewikami. Dopiero traktat pokojowy w Rydze w 1921 roku normuje polską granicę wschodnią. Ale mimo to, że ta Polska jest słaba, niewydolna, że, tak jak mówię, dopiero powstaje, zdobyto się na coś, co wydaje się oczywiste. Wszyscy weterani powstania styczniowego zostali objęci ochroną prawną i ochroną państwa polskiego. Wszyscy zostali uznani za żołnierzy Wojska Polskiego. Uznano ich za specyficzną, odrębną kategorię. W związku z tym dostali oddzielne mundurowanie, przysługujące tylko i wyłącznie weteranom powstania. Dostali pierwszy stopień oficerski, ci, którzy nie mieli stopnia oficerskiego w powstaniu styczniowym, a praktycznie żaden z oficerów nie dożył, bo ci byli starsi wiekiem, dożyli ci najmłodsi.
Więc ta promocja na pierwszy stopień oficerski podporucznika była takim gestem uznania. Virtuti militari. I bardzo niewielkie, symboliczne wprost renty dla osób, które były w trudnej sytuacji materialnej. A to, co jest szczególne w postawie wobec nich, to jest to, że mimo że nie byli ci, którzy przeżyli, byli przecież skazywani, zsyłani na Syberię, traktowani jako terroryści, jako buntownicy przez władze carskie, nie musieli przed polskimi sądami stawać, oczyszczać swojego dobrego imienia. Dla nas nie byli terrorystami, dla nas nie byli bandytami, tylko byli weteranami polskiego powstania narodowego. Natomiast po 1989 roku ówczesne władze, to się ciągnie niestety do dziś, ta sprawa nie została załatwiona, traktuje wszystkie osoby skazane w okresie umownie zwanym stalinowskim za skazane prawomocnie. Te wyroki obowiązują. Czyli każdy, kto przeżył, a tam gdzie nie, to rodzina, czyli wdowa, dzieci, czasami wnuki, miały prawo ubiegać się przed sądami Rzeczpospolitej o tak zwane stwierdzenie nieważności wyroku. W dodatku musieli udowodnić swoją niewinność, czyli nie osoba skazywana w tamtym okresie miała być podana ocenie i trzeba było jej udowodnić winę, takiej zgodnie z zasadami prawa cywilizowanego państwa, tylko odwrotnie. Oni musieli udowadniać swoją niewinność. I często było tak, że działalność prowadzili rok, dwa, trzy czy pięć, później byli skazywani, kary śmierci wykonane, więc wtedy w ich prawa wchodziły rodziny, albo siedzieli w więzieniach, niektórzy ponad 20 lat w Polsce Ludowej. Proszę sobie ze swojego życia wyobrazić, dorosłego życia, ponad 20 lat w komunistycznym więzieniu. Nie w dzisiejszych warunkach, gdzie jest telewizor, gdzie jest ping-pong, gdzie można codziennie zmienić dresy, gdzie są spacery, witaminy, widzenia z kobietami, no wszystko grają. Po prostu dla nich to rzecz niewyobrażalna wtedy. Oni musieli udowodnić, że nie byli wielbłądami. A to jest naprawdę trudne, bo to, że nie ma garba czy dwóch garbów, to jeszcze nie jest dowodem w sprawie. I bardzo często w tych rozprawach bywałem biegłym, stawałem przed tymi sądami, widziałem, z jakim upokorzeniem tych ludzi traktowano. Oni nie byli w stanie udowodnić swojej niewinności, bo jeśli zeznawali, że było tak i tak, a sędzia mówi, no to już zeznaliście, tu mamy protokół, wy się przyznaliście do winy. I ten człowiek mówi, ja się przyznałem, wysoki sądzie, ale po 7 miesiącach tortur. Niektórzy rozrywali koszulę i pokazywali, to mi zrobili, każdy by się przyznał. I znałem szczególnie cenę, bo dzisiaj człowieka już nie żyje, porucznik Roman Dżabi z NZ-u lubelskiego. Polski Tatar, on sądowi wojskowemu krzyknął w twarz, nie doczekał do końca rozprawy. Mówił, wy katyniowcy do nich. Oni siedzieli w mundurach po Ludowym Wojsku Polskim, w stopniach pułkowników, czyli całe kariery zrobili wcześniej. Rozdarł koszulę i pokazał, jak wygląda. Mówi, ja wytrzymałem w takich warunkach kilka miesięcy. A wy byście 5 minut nie wytrzymali. Do wszystkiego byście się przyznali. No to bym milczeć, bo będziemy karać czy coś. Trzasnął drzwiami, wyszedł niepogodzony z tym wszystkim, co mu zrobiono, ale przede wszystkim zawieziony tym, że to niby wolna nowa Polska, a taka sama jak poprzednia. Więc ci ludzie musieli od początku udowadniać swoją niewinność. To jest bardzo trudne. Wiele spraw do dzisiaj nie zostało załatwionych. Ponad 20 lat rodziny tułają się przed sądami, i muszą udowodnić, że dziadek czy ojciec, będąc w organizacji, która ma swoją nazwę, miała swoje dowództwo, dostały dokumenty normatywne, nie żadna banda kryminalna, nie żadna banda rabusiów, muszą teraz udowadniać, próbować udowadniać, że nie byli bandytami. A tak przecież jest w aktach procesowych. A skoro jest, no to coś jest na rzeczy. I mówiąc o tym długim wstępie, o powstaniu styczniowym, mówię o tym nie bez powodu, dlatego że jest szczególna więź między powstaniem styczniowym, a tym, co nazywamy ostatnim polskim powstaniem narodowym, czyli powstaniem antykomunistycznym po 1944 roku. Otóż ostatni polski powstaniec styczniowy, Felix Bartczuk, będąc już po tych 20 latach wolności, znowu pod okupacją niemiecką, mieszkał na Podlasiu, będąc człowiekiem już wiekowym i ze zniszczonym zdrowiem, zwrócił się do miejscowych struktur konspiracyjnych z racji powiązań rodzinnych, miał takie dojście i mówi, ja wam nie pomogę, ja do lasu nie pójdę. Nawet broń, którą się posługujecie, jest mi całkowicie nieznana. Zresztą nie podniósłby tego w ręku.
ale ja i tak cały dzień siedzę w oknie. Patrzę, co się dzieje w świecie. Dożywam tych swoich dni. Ja chcę być przydatny. Ja będę na tobą, co widać na drodze. Samochody, jak przejeżdżają, jakiś transport, jakieś ważniejsze wydarzenia. Chcę wam służyć wszelką pomocą. Został przyjęty i zaprzysiężony. Najstarszy wiekiem żołnierz polskiego państwa podziemnego. Przeżył okupację niemiecką. W 1944 roku w lipcu przyszli tam Sowieci. Wyzwolili nas, jak to się dzisiaj ładnie nazywa. Tak, wyzwolili nas pod okupacji niemieckiej, ale zniewolili pod nową okupacją sowiecką. On w konspiracji z natury rzeczy został. Nikt go nie wyrzucił. Oczywiście nie był w lesie, nie był w oddziałach partyzanckich, ale na stanie figurował, że jest żołnierzem Polski podziemnej. Zmarł dopiero 9 marca 1946 roku, w wieku 100 lat. Symboliczna więź łącząca powstanie styczniowe z powstaniem antykomunistycznym. Ten człowiek po 1918 roku nie musiał przed polskimi sądami udowadniać, że walcząc z caratem, z carskimi żandarmami, nie był bandytą i nie był terrorystą. Gdyby go ujęli, gdyby był młodszy, bo tu przypuszczam, że ze względów humanitarnych tego komuna nie zrobiła, chociażby ze względu na aspekt propagandowy, ale gdyby był młodszy, to prawdopodobnie stanąłby przed komunistycznym sądem i byłby sądzony już jako bandyta. Tak się na szczęście nie stało. Czyli to, co się dzieje po 1944 roku, to nie jest jakieś tam wystąpienie pojedynczych oddziałów partyzanckich, jakichś grup leśnych nazywanych przez komunistów bandami zbrojnego, reakcyjnego podziemia. To jest masowy ruch, który jest zorganizowany, który ma ciągłość z okupacji niemieckiej, ciągłość struktur, dowództwa, idei, bo przecież wszyscy mówią i walczą o to samo. Ich by nie było. I nie byłoby tego powstania, gdyby sprawa polska została tak zakończona, jak się wszystkim wydawało, że będzie. Że po zakończonej wojnie, po zakończeniu działań wojennych, Polska będzie przywrócona do życia. Odzyska niepodległość. Jeśli będzie jakaś okupacja wojskowa ze strony sił, które przyjdą nam na pomoc, to będzie tak wyglądało jak na Zachodzie. Armia amerykańska czy brytyjska, wchodząc do Francji, później Belgii, Holandii, przez kilka tygodni te kraje rzeczywiście okupowały. Ale w tym czasie dane było tym miejscowym, lokalnym społecznościom odbudowanie ich normalnego, zbiorowego życia. Odtworzenie partii politycznych, różnego rodzaju związków, organizacji, odtworzenie życia gospodarczego, odbudowa samorządów, wydawanie prasy, uruchomienie życia kulturalnego. I wtedy wojska okupacyjne, które nominalnie były tylko po to, żeby pilnować ładu i porządku, wycofywały się ze swojej roli i żadnej okupacji, a tym bardziej przemocy nie było. Tak miało być również w Polsce. Te nadzieje były bardzo długo utrzymywane i miały bardzo mocne przesłanki, że tak będzie, dlatego że według koncepcji Winstona Churchilla uderzenie na Europę miało nastąpić nie tak jak nastąpiło we Francji, ale przez Bałkany do centralnej Europy. Głównie właśnie na Polskę. Chodziło o to, żeby powstrzymać Armię Czerwoną, powstrzymać Stalina od wejścia do centrum i zachodniej Europy. Żeby nie wpuścić bolszewi do naszej cywilizacji. To oczywiście upadło, na to się nie godzili Amerykanie. Gdy ta koncepcja upadła, gdy przeważyły te poglądy, że będzie inwazja z tamtej strony, los krajów Europy Środkowo-Wschodniej został całkowicie przesądzony. Zostaliśmy oddani, chcąc, nie chcąc, w ręce tych, którzy uważali, że im się to po prostu należy, że oni mogą. Zanim to nastąpiło, gdy zaczęło być w kręgach opiniotwórczych, pojawia się to przekonanie, że w sprawie polskiej, czy całej Europy Środkowo-Wschodniej dzieje się coś złego, że jednak bolszewicy nie tylko, że wejdą, ale dostają zgodę ze strony państw zachodnich na zajęcie tej części Europy, wcielenie do Związku Sowieckiego, czy bezpośrednie, czy pośrednie, to mało istotne, a żadnego wyzwolenia nie będzie. Wzbudziło to niepokój także w Stolicy Apostolskiej i ówczesny papież Pius XII zwrócił się przez swojego specjalnego pełnomocnika, kardynała Francisa Spellmana, to był arcybiskup Nowego Jorku,
upoważniony do specjalnych rozmów z prezydentem USA, Franklinem Delano Rooseveltem. Przywódca wolnego świata, prezydent USA, w tej sprawie jako jedyny tak naprawdę był miarodajny. Czy rzeczywiście będzie tak, że te kraje zostaną oddane bolszewikom? Czy jednak alianci uznają, że skoro było za wolność waszą i naszą, to jednak te kraje nie zostaną tak potraktowane? Ta audiencja u prezydenta USA nie była długa i była bardzo dramatyczna. Kardynał usłyszał z ust przywódcy wolnego przecież świata: ludność wschodniej Polski marzy, aby stać się Rosjanami. To było 3 września 1943 roku. W tym momencie było wiadomo: Europa Środkowo-Wschodnia jest stracona. Będzie oddana Stalinowi. Ale tej wiedzy w ogólnym przekonaniu nie było. To nie było rozpowszechniane. Nie było mediów społecznościowych, nie było możliwości. A poza tym i tak by przecież nikt w to nie uwierzył. A potem wypuszczenie takich wiadomości, w momencie, kiedy jest okupacja, kiedy jest dramatyczna sytuacja, załamanie tych resztek morali podbitych, okupowanych społeczeństw byłoby nieetyczne. Więc ta wiedza jest w jakiś sposób ukrywana. Ponadto jest cały czas liczenie, że jednak w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś konferencji pokojowej, normowania sytuacji, ten los nie będzie do końca przesądzony. Tak rzeczywiście się później stało. Na konferencji pokojowej w Poznaniu dostaliśmy przecież gwarancję, że będą wolne wybory. Więc ci ludzie mieli w co wierzyć i mieli prawo wierzyć, że jednak tak do końca, jak się to wtedy wydawało, nie będzie. A postawa aliantów wobec Polski zmieniała się na przestrzeni czasu. Na początku Europa właściwie została podbita przez Niemców, gdy upadła Francja, gdy resztki polskiego wojska zostały przerzucone do Wielkiej Brytanii, gdy polskie lotnictwo i polska marynarka zachowały swoje struktury, tożsamość, byliśmy tak naprawdę dla Brytyjczyków jedyną siłą polityczną i nominalnie także wojskową, która była sojusznikiem Wielkiej Brytanii. Wtedy byliśmy doceniani. W momencie upadku Francji premier Wielkiej Brytanii, ich wielki mąż stanu, dla nas niestety człowiek małej miary i nikczemny, albo nawet jeszcze gorzej, można mówić, po prostu podły z tym, co zrobił, ale uważam, że to są interesy jego kraju i jego Europa Środkowo-Wschodnia nie interesuje. Ale wtedy, 18 czerwca 1940 roku, on mówił generałowi Sikorskiemu, wczesnemu naczelnemu wodzowi i premierowi rządu polskiego: jesteśmy towarzyszami broni na śmierć i życie. To było zobowiązanie moralne i polityczne. Wydawało się, że po czymś takim sprawa polska jest prosta. My walczymy o wolność waszą i naszą. Teraz za waszą pomagamy wam, a później wy pomożecie nam. Podobna postawa jest po drugiej stronie Atlantyku. Przywódca USA, prezydent Roosevelt, w momencie, kiedy III Rzesza Niemiecka wypowiada Amerykanom wojnę, właściwie wojna się rozstrzyga w odwróconym czasie, ale już było wiadomo, kto wygra, bo Niemcy nie mieli szans wygrania tej wojny przy potencjale amerykańskim, w osobach ludnościowych, nieograniczonych wprost możliwościach gospodarczych, olbrzymiej pomocy, która poszła dla Sowietów ze strony amerykańskiej, to było wiadomo, że ta wojna będzie rozstrzygnięta tak, tylko nie było wiadomo kiedy. Prezydent USA wypowiada się o Polsce tak, w depeszy do prezydenta Władysława Raczkiewicza: bohaterski opór, jaki naród polski stawia w ostatnich 2 latach, jest natchnieniem nie tylko Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących pokój. Mając takie zapewnienie ze strony 2 ówczesnych światowych potęg, mieliśmy prawo liczyć, że będziemy potraktowani jak sojusznicy. To się nie potwierdziło. Gdy później, już po ustaleniach w Jałcie, gdy zostało to już ujawnione, jaki jest nasz los, generał Władysław Anders, dowódca 2 Korpusu Polskiego, który dowodzi żołnierzami wywodzącymi się przecież z Syberii, z tej części Rzeczpospolitej, którzy byli wywiezieni daleko na wschód, a później ocalili życie i razem z polskimi siłami zbrojnymi na wschodzie, jak się to wtedy nazywało, wyszli z terenu Związku Sowieckiego i tworzą 2 Korpus Polski. W lutym 1945 roku generał Anders rozmawia z Churchillem, 21 lutego. Churchill mówi tak:
Sami sobie jesteście winni. Myśmy wschodnich granic Polski nigdy nie gwarantowali. Mamy dzisiaj dosyć wojska i waszej pomocy już nie potrzebujemy. Może pan swoje dywizje zabrać. Obejdziemy się bez nich. On nie mówił tego podczas bitwy Anki. Nie mówił wtedy, kiedy Polacy byli na tych frontach, gdzie Brytyjczykom zależało na każdym żołnierzu, na każdej jednostce. Mówi to wtedy, kiedy wojna ma się ku końcowi. Czyli Polak zrobił swoje. Polak może swoje dywizje zabrać. Gdzie? Jak? Tego oczywiście nie mówi. W okupowanym kraju tej wiedzy nie ma. Ona przenika w niewielkim zakresie. Polskie państwo podziemne, w tym przypadku w postaci Armii Krajowej, opracowuje pewną koncepcję, która jest następstwem tego, co miało się nie udać. Początkowo wszelkie konspiracje nastawione były na wybuch powstania powszechnego, że powtórzy się sytuacja z I wojny światowej. Niemcy będą pobici. Do wschodu będą się wycofywać zwartymi jednostkami, ale nie będą zainteresowani tym, co się dzieje. Drobne jednostki można rozbrajać. Wszędzie tam, gdzie Niemcy będą stawiać opór, można się im przeciwstawić. I Polska zostanie, tak samo jak w 1918 roku, wyzwolona praktycznie własnymi siłami. A jeszcze lepiej przy współudziale jednostek alianckich, które przyjdą nam na pomoc. I wszystkie plany operacyjne do 1943 roku są na to nastawione, że tak będzie wyglądał rozwój sytuacji. Po Stalingradzie, gdy Niemcy już ponoszą potworne klęski, przegrywają kolejne kampanie, gdy wiadomo, że wojna jest rozstrzygnięta, ale i kres jest odroczony w czasie, nie ma czegoś takiego jak przedtem. Nie ma rozprzężenia armii niemieckiej. Trzecia Rzesza istnieje. Często jest tak, że na zapleczu frontu te ich dywizje trwają, a na zapleczu frontu w ostatnich dosłownie godzin funkcjonuje poczta, telefony, urzędy niemieckie, wydawane kartki, system dystrybucji, tak jakby się zupełnie nic nie zmieniło. Trzecia Rzesza nie przegrywa. W związku z tym nie ma możliwości tymi nikłymi w sumie w stosunku do potencjału niemieckiego siłami przeprowadzić jednorazowe powstanie powszechne, które byłoby zwycięskie. Bo przeciwko dywizjom pancernym, przeciwko armiom, które liczą miliony żołnierzy, nie mamy kogo postawić. Nie mamy w to miejsce odpowiednika. I wtedy powstaje koncepcja akcji burza. Czyli lokalne wystąpienie jeszcze po stronie niemieckiej przeciwko jednostkom niemieckim na rzecz Armii Czerwonej. Pomoc komunistom. Sytuacja jest bardzo specyficzna i dramatyczna. Po kwietniu 1943 roku, gdy ujawniona została sprawa Katynia, gdy Niemcy mówią, że to Sowieci, Sowieci mówią, że to Niemcy, polski rząd zwrócił się według właściwości do arbitrażu bezstronnego, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, o zbadanie, wyjaśnienie sytuacji. Stalin doznał szału w tym momencie, ale uznał, że ma znakomity pretekst do tego, żeby zerwać z Polską stosunki dyplomatyczne. Co też robi? Polacy opowiedzieli się po stronie Niemców, po stronie hitlerowców. On od tej pory Polski nie uznaje. Przedtem przynajmniej nominalnie uznawał. Teraz już nie. I nie ma żadnej gwarancji ani granicy wschodniej, że jakakolwiek będzie normalna, ani gwarancji, że Polska, nawet jeśli byłaby ograbiona i okrojona, będzie krajem suwerennym i niepodległym. Tego nie ma. W związku z tym ta akcja burza i wobec propagandy sowieckiej, która cały czas głosi, że w okupowanej Polsce jest tylko gwardia i armia ludowa. Tylko komuniści walczą z Niemcami. AK stoi z bronią u nogi i stacjonuje w niemieckich garnizonach. Dzisiaj to się wydaje niepojęte, ale to jest ówczesna komunistyczna propaganda. Ta koncepcja, która pojawia się w Komendzie Głównej AK, później w Sztabie Naczelnego Wodza w Londynie, ma polegać na tym, żeby zadać kłam tej propagandzie. Wszędzie tam, gdzie będą takie możliwości, występować czynnie po drugiej stronie frontu na rzecz bolszewików. Zwalczać oddziały niemieckie, udostępniać wiedzę wywiadowczą, gdzie są składy amunicji, gdzie są składy paliw, gdzie są, jak wyglądają ruchy jednostek niemieckich, gdzie są przewożone, żeby dostarczyć bolszewikom tej wiedzy bezpośredniej. I tak się rzeczywiście dzieje. Tylko jak ten plan możemy dzisiaj oceniać na podstawie tego, co dzisiaj też o nim wiemy. 26 listopada 1943 roku w ściśle tajnej depeszy komendanta głównego Armii Krajowej, ówczesnego
generała Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Gór. Bardzo proszę nie mylić go z krawią przez CH Bronisławem Komorowskim, Kalibuszawę. On się przyznaje do tej rodziny, ale on nie jest tego samego herbu i nie ma z nim nic wspólnego. Generał Gór pisze do naczelnego wodza generała Soskowskiego. Nakazałem ujawnienie się wobec wkraczających Rosjan dowódcom i oddziałom, które wezmą udział w zwalczaniu chodzących Niemców. Zadaniem ich w tym momencie będzie dokumentować swym wystąpieniem istnienie Rzeczpospolitej. W tym punkcie rozkaz mój jest niezgodny z instrukcją rządu. O co chodzi? Polski rząd stoi konsekwentnie na stanowisku. Dopóki Sowieci nie uznają polskiej granicy wschodniej, nie uznają formalnie polskiej suwerenności, niepodległości, nie wolno w żaden sposób ani się przed nimi ujawniać, ani wchodzić z nimi w jakiekolwiek sojusze, bo to będzie dekonspiracja i niszczenie państwa polskiego. Jeszcze bardziej kategoryczne jest stanowisko naczelnego wodza, które zabrania, żeby w takie kontakty nie wchodzić, dopóki sytuacja nie będzie wyjaśniona. Natomiast grupa wyższych oficerów w Komendzie Głównej AH, jak się później okazało, byli to rzecznicy orientacji prosowieckiej, wymyśla właśnie tę koncepcję. To my pokażemy ze swojej strony, że jednak my nie jesteśmy zdrajcami i nie idziemy z Niemcami i za to coś od bolszewików ugramy. Jeszcze gdyby to była postawa nierodząca za sobą tych daleko idących konsekwencji, to można byłoby skinąć głową ze zrozumieniem, że przynajmniej dobrze chcieli, bo nie wiedzieli, ale niestety wiedzieli. Kolejne depeszy, gdy Armia Czerwona wchodzi już na ziemię Rzeczpospolitej, 7 stycznia 1944 roku generał Komorowski, Bur, znowu informuje naczelnego wodza. Przedstawia instrukcję, jak będzie wyglądać postępowanie polskiego państwa podziemnego wobec nowego okupanta. Wobec wkraczającej na ziemię nasze regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. Miejscowy dowódca Polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej, czyli miejscowym delegatem rządu, u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń. Nie tylko się ujawnić, nie tylko pokazać, że jesteśmy równoprawną stroną, ale stosowanie się do życzeń okupanta jest już stosunkiem całkowitej zależności. Co więcej, w niektórych okręgach wschodnich Armii Krajowej ich dowódcy poszli jeszcze dalej. Podpułkownik Aleksander Krzyżanowski-Wilk, komendant okręgu wileńskiego, w depeszach do Londynu entuzjastycznie ocenia Sowietów, że oni nie są tacy sami jak ci, którzy byli do 1941 roku, że on rozmawia z generałami sowieckimi frontowymi i jej to oni są przyjaźnie nastawieni, poklepują nas po plecach, mówią, tu stworzycie swoje dywizje AK, razem pójdą bić Giermańca, a sprawy polityczne to politycy załatwią. My wojaki, wy wojaki, to my się dogadamy. On rozmawiał z NKWD-stami. Nie rozpoznał, że to nie są frontowi oficerowie Armii Czerwonej, tylko to są generałowie sowieckiej bezpieki. I wyciągał ludzi z konspiracji, ujawniał, prowadził ich na rozmowy z bolszewikami i po kilku dniach okręg wileński został w znacznym stopniu zniszczony. Oni wyginęli albo pojechali na Syberię, reszta w niewielkim zakresie albo się ewakuowała, albo została na miejscu, walcząc z tą nową okupacją przez wiele powojennych lat. Podobnie jest w okręgu, czy w obszarze południowo-wschodnim. Tam pułkownik Filipkowski zajmuje podobną postawę i wysyła podobne entuzjastyczne depesze, że Sowieci są przyjaźnie nastawieni. My możemy tu tworzyć oddziały z oddziałów Armii Krajowej, z mobilizacji, własne dywizje. Będą podlegały polskiemu rządowi, pod naszym dowództwem. Będą całkowicie suwerenne. I chodzi na rozmowy, wyciąga swoich oficerów i już nie wracają. Natomiast okręg nowogródzki zachował się zupełnie inaczej. Podpułkownik Janusz Ślaski, pseudonim Prawdzic z Borsu, wysyła depesze do Komendy Głównej AK, że on żadnej tego typu akcji nie wykona, bo nie po to. Od 1941 roku, od wyjścia na te tereny Niemców, mamy dwie okupacje, z którymi walczymy. Okupację niemiecką i drugą okupację wewnętrzną, sowiecką. Żeby teraz oddać wszystko to, co mamy i całkowite poświęcić całkowicie struktury polskiego państwa podziemnego na skutek jakichś domorosłych pomysłów niedokończonych polityków w wojsku. Był bardzo negatywnie oceniany.
Ten okręg był nawet nazywany bandyckim okręgiem AK, bo nie wykonał burzy. A komendant tego okręgu widział dalej i rozumiał więcej. Ujawnienie to była eksterminacja. Przetrwanie w konspiracji dawało jakieś nadzieje. Podobnie postąpił też okręg białostocki, mój, można powiedzieć, rodzinny, z racji, że mój ojciec tam był oficerem. Pułkownik Władysław Kiniarski, gdy otrzymał tę instrukcję o wykonaniu burzy, wysłał osobiste pismo do dowódcy AK, generała Bora Komorowskiego. Jeśli pan dowódca ma jakieś informacje, jakąś wiedzę, że polska suwerenność, niepodległość będzie uszanowana, jest to gdzieś zagwarantowane, to proszę nam ujawnić, bo my nic o tym nie wiemy. Jeśli nie, to obowiązuje nas stanowisko polskiego rządu i rozkazy naczelnego wodza. Ponieważ taki gwarancji nie dostał, ich oczywiście nie było, akcji burza nie wykonał. W burzy wzięły udział tylko te oddziały, które i tak już były w polu, w partyzantce, w wielkim zakresie. Dzięki temu ten okręg został uratowany. Nie został przez bolszewików eksterminowany. Zupełnie inna postawa była w konspiracji narodowej. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych wydał przepiękny rozkaz z 15 stycznia 1944 roku, mówiący właśnie w ten sposób. Obowiązują nas rozkazy naczelnego wodza. Obowiązują nas instrukcje polskiego rządu. Dopóki one nie będą zmienione, dopóki nie dostaniemy gwarancji od bolszewików, w żadne kontakty z nimi wchodzić nie będziemy. Co więcej, wszystkie ugrupowania komunistyczne, terrorystyczne, grabieżcze na ziemiach polskich w dalszym ciągu traktować będziemy jako bandytów. Ale jak się okazuje, po latach, gdy ta jadowita propaganda mówiła, że podziemie narodowe, szczególnie Narodowe Siły Zbrojne, nie uznawały polskiego państwa podziemnego, nie uznawały polskiego rządu i nie uznawały naczelnego wodza, są od początku do końca fałszywe. Oni jedni, jak się okazuje, rzeczywiście na takim stanowisku stanęli i tego stanowiska do końca dotrzymali. Wszystkie procedury, jakie były z tym związane w Komendzie Głównej i w części okręgów akowskich, zostały całkowicie złamane. Ujawnienie, które nastąpiło na skutek akcji burza, doprowadziło do potwornych tragedii. Wszystkie miejscowe struktury konspiracyjne były niszczone, kadra była eksterminowana, żołnierze i podoficerowie wywożeni na Syberię, wielu z nich nie wróciło. Ja tu mówiąc o tych sprawach, o tych wydarzeniach z tamtego okresu, o akcji burza i skutkach, często przywołuję jeden przykład, bo bardzo mi leży na sercu. Jak mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy, jak mówimy o Auschwitz, że to jest milion ofiar, na nas to nie robi wrażenia. Ale indywidualny los jednego człowieka, jak jesteśmy w stanie pokazać, do jakiej tragedii to doprowadziło, wtedy dopiero to pojęcie nam daje. 18-letni partyzant jednej z wileńskich brygad Armii Krajowej, będący w partyzantce zaledwie od kilku tygodni, w lipcu 1944 roku bierze udział w operacji Ostra Brama. W ramach akcji Burza jest to powstanie wileńskie, zdobywanie Wilna od środka i pomoc brygad zewnętrznych, które przychodzą z lasów. On zostaje podczas tej operacji ranny. Na polu walki znaleźli go Sowieci. Nie jest ciężka rana, nie jest to rana śmiertelna. On jest w polskim mundurze, z polskim orzełkiem, z oznaczeniem na opasce. Nie ma wątpliwości, kto to jest. Trafia do sowieckiego szpitala wojskowego i po wyleczeniu staje przed komisją NKWD. I tam mu tłumaczą. Ty teraz nasz grażdanin, nasz obywatel, ty się tu rodził, a to teraz jest znowu nasze. To ty pójdziesz teraz do Armii Czerwonej. Tylko ty musisz tu złożyć przysięgę i pójdziesz bić Germańca, a później to i nagroda jakaś może za to być. A on się nie zgadza. Mówi, ja przysięgi nie złożę. A dlaczego ty nie chcesz przysięgi złożyć? Bo ja już złożyłem. A jaką ty przysięgę złożysz? Ja złożyłem przysięgę dla Pana Boga, w Armii Krajowej. A naplewać na taką przysięgę. U nas lepsza. Na towarzysza Stalina. To dopiero jest przysięga. On odmawia. Dostaje 25 lat sowieckiego łakru. Po 12 latach, czyli nawet nie po połowie kary, w 1956 roku, gdy zmienia się sytuacja polityczna w Związku Sowieckim, to jest już po śmierci Stalina. On z tego łagru jest zwolniony. Znowu staje przed komisją NKWD i tam tłumaczą. No ty Harasho, ty pracował w łagrze, to są dobre opinie, ty zasłużył na nagrodę i my taką nagrodę dla ciebie mamy. Ty teraz będziesz wolny człowiek. Będziesz tu pracował w zawozie, czyli w fabryce.
5 kilometrów od miejsca zamieszkania, to ty się możesz poruszać bez przepustka, bez pozwolenia, bez przepustki. Jakby dalej chciał cię jechać, coś, to ty się musisz tu zwrócić do nas pośmem i my to będziemy rozpatrywać. Ale ty nie masz naszych dokumentów. Ty musisz podpisać dokumenty, bo ty sowiecki grażdanin. On odmawia. Mówi, ja mam rodzinę, ja jestem Polakiem i skoro mnie zwolniliście, to chcę wrócić do swoich. No sztydurak, to jest dobrodziejstwo. Być obywatelem sowieckim, ty nie rozumiesz tego, co ciebie spotyka. On mówi, nie, ale ja chcę wrócić do swoich. I spotyka go coś gorszego niż ten 12-letni łagier. Staje przed sowiecką komisją psychiatryczną, która orzeka bezterminowe zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym, że jest niepełnosprawny umysłowo. W 1991 roku ten człowiek, 46,5 roku po tym, jak został zatrzymany przez bolszewików, zostaje zwolniony w bardzo specyficzny sposób. Dyrektor tego szpitala, któryś już z kolei na przestrzeni tych dziesiątków lat, zwraca się do Moskwy. Wtedy Związek Sowiecki się rozpada, a on pisze pismo do swoich przełożonych w Moskwie i się pyta. Mam tu specyficznego pacjenta. Nigdy nie był leczony psychiatrycznie. Na głowę to on zdrów. No, stary, chory i niedomężny, tak. I on nie ma naszego obywatelstwa, nie ma naszych dokumentów. Jest Polakiem i mówi, że chce wrócić do swoich. I co ja mam z nim zrobić? Dostaję odpowiedź. Wypuścić. Już nie jest potrzebny. Rzeczywiście został zwolniony. Wrócił do Polski, do rodziny, właściwie nie do Polski, bo Wilno już nie jest częścią Polski. Jego rodzina jest na Dolnym Śląsku. On po powrocie żyje zaledwie kilka miesięcy. Więcej tego nie wytrzymał. Tak naprawdę do końca chyba nie wierzył, że to jest tego typu sytuacja. Myślał, że to jest jakaś inscenizacja NKWD-owska. Że to wcale nie jest taka Polska, że to nie jest jego rodzina, bo on tych ludzi przecież nie zna. Oni nie znają jego, a on nie zna ich. Do końca nie wierzy, zamknięty w sobie. Los Polaków stamtąd, jak zostali potraktowani i co przeżyli, mówi nam więcej na przykładzie takiego człowieka, niż jak mówimy o statystykach, o tabelkach. Ile tysięcy, co robili, zesłanych, skazanych, dopiero wtedy mielibyśmy jakąś konkretną wiedzę. I to chwyta za serce, dlatego że on był w szczęśliwej sytuacji, dlatego że dożył, przeżył i wyszedł. Bardzo wielu takich więźniów jak on, żołnierzy i oficerów Armii Krajowej, trzymanych w sowieckich psychuszkach, domierało jeszcze w końcu lat 80. Rodziny oczywiście nic nie wiedziały. Teraz dopiero te sowieckie papiery wychodzą i się okazuje, ktoś, kogo szukali, gdzie notorycznie ze Związku Sowieckiego otrzymywali odpowiedź, nie znaje, nigdy o takim nie słyszeli. Okazuje się, że był, siedział w tych sowieckich ośrodkach, zmarł w końcu lat 80. Wielu polskich bohaterów. I nikt się o nich nigdy nie upomina. Dlaczego ci ludzie zostali w konspiracji? Dlaczego udział w tym powstaniu antykomunistycznym wzięli? Dlatego. Dlatego, że cele, które walczyli, nie zostały osiągnięte. Polska nie została odbudowana. Ci, którzy przyszli, byli uzurpatorami. Władysław Gomułka, ówczesny sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej, w maju 1945 roku, tuż po zakończeniu działań wojennych w Europie, na tajnym plenum KC, krzyczał do swoich towarzyszy. Towarzysze, w żadnym wypadku nie możemy dopuścić do wycofania Armii Czerwonej z naszych ziem, bo nie mamy kogo postawić na ich miejscu. Oni wiedzieli, że bez Sowietów, bez Armii Czerwonej, coś takiego jak władza ludowa nie istnieje. I Stalin się z nich śmiał, wzywając ich do Moskwy na rozmowy, tłumaczył albo kpił. Gdyby nie ja, gdyby nie moja potężna Armia Czerwona, to reakcja Polska by was czapkami przykryła. On rzeczywiście miał rację. Wystarczyłyby czapki. Nawet nie trzeba byłoby ich tam w sposób szczególny zwalczać. Franciszek Jóźwiak, przydupas Heleny Wolińskiej, wtedy jeden z najbliższych współpracowników Gomułki, komendant główny Milicji Obywatelskiej, na tym samym plenum poszedł jeszcze dalej. Mówi, towarzysze, my nie jesteśmy u siebie. Pracują u nas i za nas bataliony sowieckie. To była sowiecka okupacja. A skoro sowiecka okupacja, to cele, które były postawione na początku, nie zostały osiągnięte. Zmienił się tylko okupant. Z jednego okupanta na drugiego okupanta, który był przecież także pierwszym okupantem, razem z Niemcami, od września 1939 roku. I często druga strona mówi, no tak, ale ci ludzie to tak niezorganizowani,
jakieś różne grupy w lesie chodzili, rabowali chłopów, zżerali świnie, kradli im poduszki i pierzyny, mordowali tych cywilów, te nieszczęsne dzieci, właściwie nikomu żadnej władzy nie podlegali. Więc to nie było powstanie, bo nie było żadnych struktur. Jest to od początku do końca nieprawda. To, co ich wszystkich jednoczyło, bo organizacji rzeczywiście było wiele, na początku po rozpadzie Armii Krajowej, po styczniu 1945 roku, tworzy się szereg organizacji lokalnych, dwie podstawowe centralne. Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Ale oprócz tego te struktury terytorialne. Armia Krajowa Obywatelska na bazie okręgu Armii Krajowej Białostockiego, Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta na terenie byłego okręgu poznańskiego Armii Krajowej. Historia prawie że w ogóle nieznana. Przez wiele lat stawiali opór. To są tysiące ludzi w konspiracji. I bohaterski przywódca podpułkownik Żebrowski. Naprawdę człowiek niezwykły z charakterem, który w okrotne próby samobójstwa, gdy już nie mógł, nie wierzył w to, że cierpienia, jakie mu zadawano, te próby były nieudane, mimo już poważnych defektów fizycznych, targnął się na swoje życie po raz trzeci, żeby nikogo nie wydać. On wiedział bardzo dużo. Wiedział o tej organizacji praktycznie wszystko. Wiedział, że jak on nie wytrzyma, to nie tylko on zginie, ale pociągnie za sobą setki i tysiące ludzi. Dzisiaj w znacznym stopniu zapomniany. To jest konspiracyjne Wojsko Polskie, wspaniałego dowódcy, kapitana Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca. To jest ruch oporu Armii Krajowej. To są te okręgi, obszary naokoło Warszawy. Szereg organizacji mniejszych, lokalnych. Jest to bogactwo organizacyjne, ale wszystkich jednoczy jeden cel i wszyscy ten jeden cel nadrzędny uznają. Jest to testament Polski walczącej. 1 lipca 1945 roku została rozwiązana delegatura rządu na kraj i Rada Jedności Narodowej, czyli konspiracyjny parlament. W to miejsce ostatni delegat rządu na kraj, Jerzy Braun, podpisując testament Polski walczącej, wyznaczył cele, jakie są do spełnienia. Dopóki nie zostaną osiągnięte, nie można się poddać, trzeba walczyć, nie mówię bezpośrednio fizycznie, walką zbrojną, i trzeba czekać także na rozstrzygnięcia polityczne. I te cele, to nie są cele podziemia bandyckiego, jak to komuniści przedstawiają. Przeczytam tylko kilka z nich. Warunki, które muszą być spełnione, żeby Polska podziemna stała się Polską naziemną. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz przez sowiecką policję polityczną. Zaprzestanie prześladowań politycznych. Dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw demokratycznych do udziału w wyborach. Stworzenie pełnego samorządu terytorialnego, społeczno-gospodarczego i kulturalno-oświatowego. I wreszcie oparcie powszechnego, demokratycznego nauczania i wychowania na zasadach moralnych i duchowych dorobku cywilizacji zachodniej i naszego kraju. Które środowisko bandyckie ma takie cele, tak szlachetne cele. I to nie są jacyś ludzie z marginesu społecznego. To jest przedwojenna, wojenna kadra oficerska. To są żołnierze, którzy służyli w II Rzeczpospolitej, później obrońcy Polski we wrześniu 1939 roku, żołnierze Polski podziemnych i wreszcie żołnierze powstania antykomunistycznego. Zorganizowani hierarchicznie, mają dowództwa, mają własne sądownictwo, mając własną bazę logistyczną, własną propagandę w postaci wydawnictw, ulotek, broszur i tak dalej. To nie są bandyci. A tak jak zostanie nazwany przez komunistów bandytami, tak mamy do dziś, że to byli bandyci. Do tego jeszcze oczywiście te straszne świnie. Komendant główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pułkownik Tadeusz Danilewicz, pseudonim Domem, w rozkazie z 1945 roku, jednym z najpiękniejszych dokumentów powstania antykomunistycznego, opisał, o co tym ludziom chodzi, o co tak naprawdę w tym szerokim rozumieniu tego słowa walczą. Walka narodu polskiego, elementarne prawa bytu i rozwoju trwa nadal. Będzie ona ciężka i długa. Musi być prowadzona jak najskuteczniej i z najmniejszymi dla narodu stratami. Akcja zbrojna musi się ograniczyć do koniecznej samoobrony. Walka obecna będzie przede wszystkim walką polityczną. Będzie się toczyć o to, co stanowi istotę narodu. O kulturę, religię, tradycję, o niezawisłość myśli i ducha polskiego. Będzie to walka z komunizmem i
wpływami wschodu. Walczyć będziemy o każdą komórkę gospodarczą, społeczną, wychowawczą, a w szczególności o duszę młodego pokolenia. W walce tej wszyscy musicie wziąć pełny udział. Trwać ona będzie aż do uzyskania celów postawionych przed jej rozpoczęciem. Stworzenia suwerennego państwa polskiego ze wszystkich jego ziem, z granicami poszerzonymi na zachodzie i północy, zdolnego zapewnić nieskrępowane warunki rozwoju dla narodu polskiego. Polscy bandyci, którzy mają tak szlachetne cele i grupują wokół siebie tak wyjątkowych i szlachetnych ludzi. Wielu z nich już poznajemy. Już mamy dostęp do ich życiorysów, czasami do fotografii, widzimy jak wyglądamy. Dopiero wtedy sobie zdajemy sprawę z tego, co straciliśmy, jakich ludzi straciliśmy i kto przyszedł na ich miejsce i co robił. A druga strona jest rzeczywiście bandycka. Mały, gorzej, to są zbrodniarze, którzy lubują się w tym, że porównują się ze zbrodniami niemieckimi. Im to imponuje. W jednej z takich konkurs, która ma miejsce w październiku 1945 roku, komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej w Przasnyszu pisze do komendanta wojewódzkiego. 14 października miał miejsce następujący wypadek. O godzinie 7 rano wojsko, KPW, UB i MO urządziły obławę i rewizję za ukrytą bronią. Z mieszkań wypędzono około 200 chłopów na plac przed kościół. Dołączono do nich również i milicjantów z posterunku MO. Następnie wywieziono ich wszystkich załadowanych na auta nieznane. I ten milicjant nie upomina się o tych nieszczęśników. Jego los tych 200 ludzi w ogóle nie interesuje, ale on prosi. Tam byli moi milicjanci, akurat tej wsi nocowali. Jeśli jeszcze żyją, jeśli są, to ja bardzo proszę, oddajcie, bo mam małe obsady kadrowe. Ci funkcjonariusze są mi potrzebni. Oni do niego nie wrócili. Tak jak mówię, pojechali hurtem, nikt ich nie sprawdzał. Ale przerażające jest to, jakiej oceny on dokonał całej tej pacyfikacji. Zachowanie się przeprowadzających akcję było bardzo brutalne i zupełnie podobne do zachowania się gestapo. To mówi funkcjonariusz komunistycznego państwa. Przyrównuje to, co robią, do tego, co robili jeszcze niedawno niemieccy ludobójcy. I to imponuje. Porucznik Tadeusz Konopka, który był funkcjonariuszem NKWD podczas wojny, przeszedł sowieckie kursy. Na początku 1945 roku został skierowany z grupą wybranych funkcjonariuszy, których ma przeszkolić, przysposobić do służby, w grupie operacyjnej do Płocka. Ma tam stworzyć Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Co też robi? I zachowały się notatki jednego z jego kursantów, z podwładnych. Stąd wiemy, jak to wyglądało. On im tłumaczy. Towarzysze, urzędujemy w gmachu, gdzie jeszcze kilka dni temu było gestapo. Oni uciekli. Ale zostawili swoje narzędzia, zostawili swoje podręczniki i instrukcje w języku niemieckim. My to wszystko przetłumaczymy. Ja od towarzyszy radzieckich przyniosłem instrukcje i podręczniki w języku rosyjskim. Też to przetłumaczymy. Ja was będę uczył z jednych i z drugich i będziemy lepsi niż jedni i drudzy. I jak można być jeszcze lepszym od niemieckich nazistów i sowieckich komunistów? Oni tego naprawdę chcieli. Dla nich to było zupełnie naturalne. Co robiło to podziemie? Ci żołnierze wyklęci. Czy rzeczywiście było tak, że chodzili, rabowali żywność, napadali na bezbronną ludność i nic więcej? Nie. Znamy tak naprawdę dwie płaszczyzny ich praktycznego działania. Bo tylko po to trwali. Liczyli na te wolne wybory, które rzeczywiście w Polsce będą. A później byli już pułapcy. Nie mogli z tych sytuacji, w których byli, wyjść. Dwie podstawowe dziedziny działalności. To jest walka z grupami operacyjnymi NKWD w terenie. Dlatego, że ówczesna Polska w 24 na wschodzie, 5, jeszcze 6, była pacyfikowana nie przez struktury siłowe komunistycznego ludowego państwa, ale przez struktury sowieckie. We wszystkich miastach powiatowych stacjonował przynajmniej jeden batalion wojsk wewnętrznych NKWD. Tam, gdzie było szczególne nasilenie band, jak oni mówili, to były dwa bataliony. I to one prowadziły tę akcję. One prowadziły eksterminację ludności, urządzały obławy, pacyfikację na ślepo. Przez sobie się nie zdali terenu. Ale wiadomo, jak się zagarnie 1000 osób i się wszystkich bije do nieprzytomności,
to część z nich nie wytrzyma i zacznie mówić. Tu przychodzą tacy, broń jest tam, ten dowódca pochodzi stąd i stąd. Nie ma siły na takie przesłuchanie. I tak rzeczywiście się działo. Wszędzie te grupy operacyjne ruszają w teren, gdzie eksterminują polską ludność, jest przeciwstawianie się polskiego podziemia niepodległościowego. I to ciekawe, w 1945 roku tak naprawdę wszystkie większe walki, jakie podziemie z nimi toczyło, były zwycięskie. Było wygrane, poza nielicznymi przypadkami. Dlatego, że Sowieci wprawdzie dysponowali przewagą liczebną, byli oczywiście zupełnie inaczej uzbrojeni, ale nie mieli tego, co mieli polscy powstańcy. Nie mieli oparcia ludności cywilnej, nie zdali terenu, nie mieli idei. Oni wykonywali rozkazy. Pacyfikować? To pacyfikujemy. Natomiast ci wiedzą, że bronią wolności, zdrowia, godności i życia także swoich najbliższych, jak nie rodziny, to sąsiadów, przyjaciół. Więc mają ten cel na uwadze, że są w stanie się poświęcać. A druga płaszczyzna działalności żołnierzy wyklętych, ta chyba dzisiaj najbardziej powinna przez nas być doceniana, to jest rozbijanie aresztów i więzień komunistycznych, uwalnianie tych, którzy są przeznaczeni do eksterminacji albo do wywózki na Sybir. Największa tego typu akcja miała miejsce w maju 1945 roku. To było rozbicie obozu koncentracyjnego NKWD nr 10 w Rempechtowie. Często, gdy mówię, używam tej pełnej nazwy, spotykam się z zarzutem, że to jest nieprawdopodobne, nieprawdziwe. Ja fałszywy. Jaki obóz koncentracyjny? Obozy koncentracyjne to były u Niemców, ale przecież nie u Sowietów. Są dokumenty normatywne tych obozów. Tak się nazywano. Obóz koncentracyjny NKWD, numer. Podana miejscowość oznaczona numerem. Ten w Rembertowie ma numer 10. Takie obozy są w Ciechanowie, w Poznaniu, w wielu miejscach, gdzie wszystkich aresztowanych trzyma się tam w zamknięciu. Jest ścisła selekcja, sprawdzanie danych osobowych, ustalanie kto to jest. Następnie selekcja. Wyroki albo wywózki na Syrię. A teraz powstańcy niepodległościowi starają się tych nieszczęśników uwalniać. W 1945 roku miały miejsce akcje przeciwko aresztom i więzieniom, gdzie łącznie dokonano 100 tego typu operacji. 100 miejsc tego typu zostało rozbitych przez różne oddziały polskiego podziemia niepodległościowego. Bandyci nie rozbijają aresztów i więzień na taką skalę. Nie uwalniają więźniów tak jak w Rembertowie czy w Kielcach w sierpniu 1945, następnie w Radomiu, w Radzyniu Podlaskim. I po kolei we wszystkich miejscowościach czy w Puławach, tam gdzie są tego typu te miejsca, gdzie gromadzą tych więźniów po strasznych śledztwach, później gdzieś wywożą i są rozbijane, to jest dzieło polskiego podziemia niepodległościowego. Jak o tym nie wiemy, jak tego nie rozumiemy, to nie rozumiemy istoty, kim byli żołnierze wyklęci. I także tego, co z nimi zrobiono. Rozumiem, że godzinę za długo. Już kończę. Chciałbym wyjaśnić nazwę. Co to znaczy żołnierze wyklęci? Też często spotykam się zarzutem. No panie, jak pan tak może, jacyś żołnierze wyklęci. Przecież to bohaterowie, my ich tu nie wyklinamy. A pan, ja mówię, nie, to nie ja. Żołnierze wyklęci to jest specyficzna, konkretna kategoria. Gdyby po roku 89 zostali potraktowani normalnie, tak jak powstańcy styczniowi, nie mielibyśmy z tym problemu. Ale tak nie zostali potraktowani. W związku z tym to specyficzne słowo w języku polskim, które nie przez wszystkich jest zrozumiane, trzeba tłumaczyć. Wyklęcie to jest wyparcie się, to jest odrzucenie, to jest odrzeczenie. To jest właśnie to, co ich konkretnie spotkały. I trwa do dzisiaj. Mówię, takiej kategorii, że to były świnie, to nawet za Stalina nie było, a dzisiaj jest. Tylko za Stalina to można było przyjść do takiego łobuza i wymierzyć mu sprawiedliwość. Dzisiaj nie ma kto, bo tamtych ludzi nie ma. I samo pojęcie też się nie wzięło znikąd. W 1993 roku robiliśmy pierwszą wystawę żołnierzy wyklętych na Uniwersytecie Warszawskim. Gdy brakowało nazwy, została wprowadzona do obiegu właśnie taka. Żołnierze wyklęci. Dlaczego? 27 grudnia, naprawdę kończę, 1944 roku młody ówczesny oficer Ludowego Wojska Polskiego przekazany z Armii Czerwonej do bratniej pomocy, nazywał się porucznik Muś, napisał list do żony jednego ze swoich żołnierzy. Tego żołnierza już nie ma.
on został w tej jednostce zamordowany. Więc list idzie do wdowy, która o tym nie wie, że jest w domu. Z tego listu się dowie. 27 grudnia 1944 roku. Rzecz dotyczy człowieka, który był w jednej z podrzeszowskich wsi na siatce konspiracyjnej AK. Nawet nie partyzance, nie uzbrojony, tylko w dyspozycji, na wszelki wypadek, gdyby miało być powstanie powszechne. Ponieważ tam są cały czas obławy, pacyfikacje, młodzi ludzie są udzielani do Armii Czerwonej albo do Armii Wejdinga. Jego spotyka taki właśnie los. A to jest grudzień 1944 roku. On już wie, że nie wolno się przyznawać do poprzedniej działalności, gdzie byłem i co zrobiłem. Bo ci nieszczęśnicy na początku w dobrej wierze pisali. Byłem w AK, byłem łącznikiem, byłem tam dowódcą drużyny czy coś takiego. I później ci ludzie znikają z jednostki, nie wolno o nich pytać. Więc poszła fama. Nigdzie nie byłeś, nic nie robiłeś, do niczego się nie przyznawaj, dopóki ci tego nie udowodni. Ponieważ jego jednostka tam, gdzie jest on wcielony, nie ma nikogo z jego wsi, z jego okolicy, jemu się wydaje, że jest w miarę bezpieczny. Myślę, że przeżyje wojnę, przejdzie i wróci do swoich. A ma do kogo? On ma 22 lata. Jego żona ma 20 lat. I mają dziecko. Kilkumiesięczne niemowlę. Ma dla kogo żyć. Jeśli przychodzi list z jednostki raz w miesiącu, to dla rodziny, w tym przypadku dla żony, to jest znak życia. Czyli on jeszcze jest. Jest coraz większa szansa, że wróci. A ten list, który został wysłany dzień po świętach Bożego Narodzenia, jest w swojej wymowie przeraźliwy. Ten komunistyczny bandzior pisze do niej tak. Dowództwo jednostki wojskowej zawiadamia was, że w imieniu narodu polskiego sąd polowy wykonał wyrok śmierci na waszym mężu. On okrył siebie, was i wasze dziecko hańbą. Zdradził sprawę narodową, naród i ojczyznę. Sam będąc Polakiem, szedł na rękę najgorszemu wrogowi, Hitlerowi. Czyli żołnierz AK jest hitlerowcem. Ziemię nad jego grobem wyrównano i niech nie szpeci ziemi ojczyzny naszej grób zdrajcy. Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go. Niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Dziecko ma być wychowane w nienawiści do własnego ojca. To trwało prawie pół wieku. Rzeczywiście tak tych ludzi wychowywano. Oficer, który to napisał, zrobił później karierę przy Jaruzelskim. Został ostatnim dowódcą Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli ubeckiego wojska, stworzonego na wzór wojsk wewnętrznych NKWD i w stopniu generała w 1989 roku, ale jeszcze przed zmianami, na początku tamtego roku, w rozmowie z historykiem wojskowym, myśląc, że rozmawia ze swoim, więc rozmawiał otwartym tekstem, na pytanie, jak to było w tych pierwszych latach powojennych, odpowiada mu szczerze. Tak, my komuniści byliśmy wspierani przez Armię Radziecką. Inaczej strona przeciwna by nas zwyciężyła. Byli lepiej zorganizowani, przewyższali nas taktyką walki w mieście i w lasach, mieli duże poparcie społeczne, byli lepiej wyszkoleni i sprawniejsi w działaniu. Mieli lepsze kadry. To mówi funkcjonariusz komunistyczny o tamtej epoce. Jak się ta ocena zmieniła we współczesnej propagandzie? Wystarczy to porównać. I na koniec chcę powiedzieć tylko o stratach, bo te tysiące, które ten komunistyczny pseudohistoryk Kubek przytoczył, tak jak mówię, od początku do końca są nieprawdziwe. Polska po 1944 roku to jest 150 tysięcy ludzi wywiezionych na Syberię. To jest kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt tysięcy zabitych, zamordowanych, zaginionych bez wieści w masowych pacyfikacjach i obławach. O niektórych wiemy. O obławie augustowskiej, o na Pomorzu tego typu rzeczy były, na Śląsku, a tak naprawdę cała ówczesna Polska była tak pacyfikowana. Większość tych ludzi przepadła na zawsze. Nigdy ich nie znajdziemy. Około 5 tysięcy ludzi komuniści zabili na mocy tych wojskowych, wyroków wojskowych sądów rejonowych. Tak jak mówiłem, sądy powołane nawet niezgodnie z komunistycznym prawem. 5 tysięcy ludzi nie robi wrażenia. Po milionach II wojny, co to jest 5 tysięcy? A to są resztki polskich elit. Najwybitniejsi polscy przywódcy wojskowi, polityczni i polscy uczeni, którzy też byli eksterminowani. W charakterystykach osobowych mają wpis. Nie nadaje się do zostania marksistą. Jest człowiekiem starej daty. Już jest tak ukształtowany, że nic z niego nie będzie. I z nauki precz. Jeśli tylko był odsunięty na boczny tor, to miał szczęście. Ale zabijano tych ludzi.
zabijano w sposób taki, żeby się jak na zawsze pozbyć polskich elit. Zamordowanie generała Augusta Mila Fiedorfa to był symbol. To był ktoś na miarę powojennego dowódcy Wojska Polskiego. A nam dano rolę Żymierskiego, zdrajcę, zdegradowanego przed wojną, a później Jaruzelskiego, który sam sobie wypełniał własne ankiety personalne, ranił się w latach 60., odznaczył się wirtuti w latach 60. i te wszystkie tytuły do chwały czerpał stąd, że własnoręcznie, własne ankiety do końca służby w Polsce Ludowej przeprawiał, uzupełniał, dopisywał i stąd ten kult niezwykły. Jaki to był wybitny, dzielny oficer. Jak można go atakować? Ranny na froncie z Niemcami w latach 60. Z wojskowych. Warto także przypomnieć i powtarzać teraz do skutku. Rotmistrz Witold Pilecki. Bohater nie tylko Polski, nie tylko Europy, ale tak naprawdę całego świata. Skazany na wyklęcie, na całkowite zapomnienie. Gdyby nie zmiany w 1989 roku, to być może do dzisiaj bardzo niewiele osób w ogóle o takiej postaci słyszały. Człowiek, który poszedł na ochotnika do Auschwitz, sporządził 3 bardzo obszerne, dokładne raporty. Zamordowany po wojnie przez komunistów. On nie walczył z bronią w ręku. On sporządzał tylko materiały informacyjne, co się na terenie okupowanej Polski dzieje. Więc za takie przestępstwa, w cudzysłowie, komuniści skazywali na kilka lat więzienia, ale jemu odebrano życie i odebrano mu wszelką godność, bo został pohańbiony w tym wyroku jako zdrajca, sprzedawczy, szpieg, współpracownik Niemców, wszystko co najgorsze. Jeśli chodzi o sferę polityczną, zabrano nam najlepszych, najbardziej wartościowych ludzi. Tu wspomnę tylko jednego z orientacji, która nie jest moja, bo się z nią nie identyfikuję, a ze względu na postawę tego człowieka. Trzeba o nim mówić i dążyć do tego, żeby stał się pewnym symbolem. Kazimierz Purzak, przywódca niepodległościowych socjalistów. Człowiek, który przed I wojną światową siedział już w carskich turmach za walkę o Polskę, której wtedy nie było. I nie było pewności, że kiedykolwiek będzie. Później wybitny działacz polityczny w okresie dwudziestolecia, w czasie okupacji niemieckiej, szef podziemnego parlamentu. I gdy po wojnie był ostrzegany i prosili go koledzy z konspiracji, różnych orientacji, ty musisz uciekać, jeszcze jest szansa, za granicę. Ciebie tu zabiją, ty nie możesz tu zostać. A on się pytał, a co ja złego zrobiłem? A potem jak wszyscy uciekną, to kto tu zostanie? On miał prawie 70 lat, gdy stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym. Został skazany na niewielką karę, bo tak naprawdę za nic. Dostał zaledwie 10 lat więzienia. Ale na wszelki wypadek, żeby jednak tej kary nie przeżył, został zabity przez strażników więziennych kluczami metalowymi. Po prostu zatłuczony. Człowiek symbol. On przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie, pytany przez prokuratorów i sędziów wojskowych, odpowiadał z godnością. Nazywał się Kazimierz Purzak. Jestem Polakiem wyznania rzymskokatolickiego. Nic więcej nie mam wam do powiedzenia. Zachował się jak trzeba, prawda? Gdzie państwo widzieli jego pomnik, szkołę jego imienia, instytut jego imienia? Nie ma. Po prostu nie ma. Tacy ludzie, tacy bohaterowie nie są we współczesnej Polsce potrzebni. Mamy Kuroniów, mamy Kołakowski, wszystkich innych funkcjonariuszy komunistycznych, ale antykomunistów i polskich patriotów nie ma. W dodatku Kazimierz Purzak jest symbolem z innego powodu. To nie był Polak, to był polski Ukrainiec. On polskość przyjął jako dorosły człowiek. Polskość wybrał, nikt mu nie kazał. Żeby podkreślić ten wybór, zmienił wyznanie z prawosławnego na katolickie i zmienił imię z Bazylego na imię polskiego świętego, Kazimierza. I dzisiaj go praktycznie nie ma w podręcznikach. Ktoś, kto się nie interesuje tą epoką, nie ma takiej wiedzy, nawet jak się rzuci mu takie nazwisko, to wzruszy ramionami i mu to nic nie powie. Jeśli chodzi o naukę, zabici, zamordowani, najwybitniejsi polscy uczeni na skalę światową, nie krajową, po to, żeby zrobić miejsce dla swoich. Nie matura, lecz chęć szczera później decydowała. Zabity profesor Marian Grzybowski, najwybitniejszy polski dermatolog, człowiek, którego podręczniku przed wojną uczono w licznych akademiach medycznych świata. Kilkanaście dni śledztwa w rękach tego majora Herrera, o którym wspomniałem, i profesor Grzybowski zniknął. Wszystkie dokumenty po nim zostały zniszczone. Nie ma nic. Był człowiek, nie ma człowieka. W związku z tym nie ma sprawy. I rzekomo nic się nie da zrobić.
Także nie przeżył komunistycznego więzienia najwybitniejszy polski anglista o sławie światowej, profesor Władysław Tarnawski. Człowiek, który przetłumaczył całego Szekspira przed wojną. Człowiek, który miał wykłady z języka angielskiego, z literatury angielskiej i dla Brytyjczyków. Klimatyczne społeczeństwo, przynajmniej było do niedawna, zamknięte. Każdy obcy to był gorszy. A tu nagle przed wojną przyjeżdża Polak i tłumaczy im, kim jest Szekspir. Jakie znaczenie ma dla Anglików, jakie znaczenie ma dla Europy. Taki człowiek po wojnie musiał stracić życie. I wielu, wielu innych. Ponad 20 tysięcy ludzi komuniści zamordowali w aresztach, więzieniach przed postawieniem przed sądami. Nie dlatego, że chcieli wcześniej, tylko tortury, warunki, jakie im wyznaczono, były takie, że nie byli w stanie tego przeżyć. Więc skali powojennych ofiar nie znamy. To są tylko te szacunki. 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I bardzo wielu ludzi z wyższym wykształceniem, po wojnie, było ich zaledwie około 70 tysięcy, dlatego przeżyli okupację niemiecką, tą pierwszą sowiecką, nagle się okazuje, że oni są dobijani i dożynani, żeby zrobić miejsce dla awansu społecznego. I ten awans społeczny, z tego nie ma tutaj lecz chęć szczera, wykształcił swoich następców. Dzisiaj mamy specjalistów od 6 króli, mamy różnego rodzaju tego typu ludzi z doktoratami czy z magisteriami, którzy nic nie potrafią i jeszcze gorsze, nic nie rozumieją, ale coś stanowią w polskiej polityce. I oni o tym, o czym my mówimy, mówić nie chcą. O polskich świniach, czyli żołnierzach wyklętych, milczą, a jeśli zabierają głos, to albo lekceważąco w najlepszym wypadku, albo z takimi obelgami, albo jeszcze gorszymi, jak w okresie stanu tego powojennego, tych lat pierwszych pokomunistycznych. Jest to jedyne powstanie, które nie ma kresu, nie ma swojego końca. Wszystkie inne powstania są mniej więcej oznaczone, kiedy się skończyły. To powstanie nie. Wiemy, kiedy się zaczyna. Wejście Armii Czerwonej od wschodu w 1944 roku to jest początek tego powstania, początek tego oporu. Natomiast końca nie ma. Symbolicznym kresem jest śmierć ostatniego partyzanta, sierżanta Józefa Franczaka Lalusia na Lubelszczyźnie. 21 października 1963 roku. Ale tak naprawdę tym kresem jest epoka wcześniejsza. Dla mnie, przynajmniej dla mnie, jest to rozbicie ostatniej struktury organizacji niepodległościowej, czyli powiatu Bielsk-Podlaski Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. To miało miejsce jesienią 1956 roku. Ponad 12 lat od rozpoczęcia tego powstania. I w ramach tego powstania toczą się walki, są różnego rodzaju operacje, pacyfikacje, obławy. Ci ostatni powstańcy, ci, którzy przeżyli i dożyli, zostawili po sobie także... Już zaczynamy. Zaczynamy kończyć. Nie, absolutnie nie chcę Państwu przerywać tego... To już naprawdę ostatnie zdanie, ale tego nie można pominąć, dlatego że ci, którzy pozostali w lesie, ci, którzy byli w pułapce, nie mogli wyjść, nie mogli się ujawnić, bo później były areszty, tortury. Czasami ci ludzie nawet przeżywali, ale w torturach wydawali tych, którzy im pomagali. Więc często ten, który się ratował, albo sam też nie przeżył, wydawał bezpośrednio czy pośrednio na śmierć kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt osób. A w drastycznych przypadkach, takie miało miejsce, to było po 200-300 ofiar. Stan wiedzy danego aresztowanego człowieka decydował o tym, ile poświęci istnień ludzkich. Więc oni się nie poddawali. Bardzo często sobie odbierali życie, ale nie walczyli do końca. I zostawili swoje testamenty. Jednym z nich, najbardziej chyba wstrząsającym, jest raport do administracji przyszłej Nowej Polski, sporządzony 13 kwietnia 1949 roku przez przedostatniego komendanta okręgu warszawskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Witolda Boruckiego pseudonim Babinicz. Oni już nie mają kontaktów za granicą, nie mają sieci łączności. Oni są w terenie sami. Struktury, które tworzą, są w całym świecie. Na zewnątrz nie mają kontaktu. I on ma świadomość, że nie przeżył, że zginął. Chce zostawić coś dla potomnych, żebyśmy my z tego skorzystali, żebyśmy ich zrozumieli. Ten dokument na szczęście przetrwał. Przetrwał, nie został zniszczony. Testament do administracji przyszłej, nowej Polski. Liczą na to, że ta Polska będzie. I pisał w tym testamencie. Ze swej strony proszę o pamięć macierzystą dla tych, którzy w imieniu sił naszych za granicą walczyli tu, nie szczędząc życia.
bo to jest najbardziej symptomatyczne w tym dokumencie. On pisze o sobie i swoich podkomendnych w czasie przeszłym. Oni jeszcze żyją, ale już wie, że nie przeżyją. I rzeczywiście, 19 sierpnia 1949 roku zginął wraz ze swoimi ludźmi w walce z grupą operacyjną UB. Następny komendant po nim zginął dopiero w kwietniu 1951 roku. To jest epopeja, która ma niezamkniętą kartę. Nie znamy skali ofiar, nie znamy bohaterstwa tych ludzi i bardzo często o nich niewiele wiemy. Zachowało się często jedno zdjęcie, często to jakaś zbiorówka, uśmiechnięci młodzi ludzie, co jest bardzo ciekawe. Oni są wszyscy czyści, ogoleni, umundurowani lepiej niż ówczesne komunistyczne wojsko i cieszą się życiem, to co jeszcze im jest dane. Chcą żyć dalej, dla nas. I proszą nas o pamięć macierzystą. Czy możemy im tego odmówić? Dziękuję bardzo. Także, panie Leszku, bardzo dziękujemy, a ja tak delikatnie wchodziłam, ponieważ chciałam jeszcze państwu zaproponować, panie Leszku, za naszą zgodą, tak, co uzgodniliśmy wcześniej, żebyście może państwo zadali jakieś pytania dla pana Leszka. Możemy rozwiązać dyskusję. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, no bo to jest sprawa ważna. Jak pan na pewno wie, w Polsce obowiązuje taki układ okrągłostołowy, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I czy, że tak powiem, będzie wyjście z tej sytuacji? Ja jestem wasz czy nasz? Czy można coś w tym kraju zmienić, jeżeli jest taki układ, że tak powiem, no wie pan, no, czy po prostu jest szansa na jakąś zmianę w tym kraju? W znacznym stopniu to zależy od nas. Jeśli kogoś wybieramy, to nie dotrzymuje umowy społecznej, czyli nie ma jakiś program, coś deklaruje, a później się tego nie trzyma. To za pierwszym razem możemy powiedzieć, że zostaliśmy oszukani, byliśmy naiwni, ale przez 30 lat dawać się oszukiwać, to nie jest ich wina, tylko nasza. Każdego, który startuje, jakiegokolwiek urzędu wybieralnego, trzeba dokładnie przepytać przy uczestnictwie ludzi, żeby to widzieli, słyszeli, nagrywać, rozpowszechniać, a później przychodzić, łapać go za to, co tam gdzieś ma dostępne i pytać, co z tego zrealizowałeś, co zrobiłeś, dlaczego tego nie ma, dlaczego prezydent Andrzej Duda startował do tego urzędu, obiecywał, że ruszy sprawę jedwabnego, dlaczego była mowa o aneksie, dlaczego teraz nie ma. Na żadne pytania tak naprawdę nie odpowiadają. Uważają, że zrobiliście swoje, a później jak będą wybory, to ja bardzo wielu tych ludzi znam z bliska, od dawna. Ja mówię, no tak, no ale jak nie mówię, to na kogo będziecie głosować? Nie macie wyboru. Czyli są cyniczni do tego jeszcze wszystkiego. Trzeba szukać nowych, innych. Jeśli mamy zaufać po raz kolejny, to przynajmniej komuś nowego. Bo jak się dowiedziemy, to jeden z nas. Ale ktoś, kto 30 lat nas zawodzi, nie ma żadnej gwarancji, nie da nam tego, że będzie inny, kto się poprawi. Na to wszystko wygląda. Mamy wrażliwe sprawy z Żydami, z Niemcami, z Litwinami, z Białorusinami, z Ukraińcami. Żadna ze spraw nie rozwiązana. Z Ukraińcami mamy taką sytuację. Kilkanaście tysięcy śledztw toczonych po 1989 roku w sprawie zbrodni Ukraińców. Nie UPA, nie OUE, ale Ukraińców w ogóle, bo większość zbrodni popełniła tak zwana czerń, czyli ludność miejscowa, która widłami, siekierami, nożami szła, dźgała, mordowała, siekała na kawałki, żeby zagarnąć trochę dobra materialne. Sprawy pootwierane. Śledztwa się toczyły, toczą. Są dowody tych zbrodni. A efekty? Nie ma ani jednego. Dlaczego? Wyższość geopolityki. My nie możemy im teraz tego robić, bo oni są w trudnej sytuacji. To jak będą w lepszej, to nas wezmą po raz po kolei, tak? To już pokazali. Kiedy, jak nie teraz? Rodziny czekają. Jeśli nawet nie można w miejscach, tych, o których wiemy, a w większości nie wiemy, gdzie są pochowani, dokonać ekshumacji, identyfikacji, to kiedy to nastąpi? I tak po kolei ze wszystkimi sprawami. Niemcy w tej chwili tłumaczą na Europie, że oni byli tylko podbici przez nazistów. Pierwsza ofiara nazistów to jest naród niemiecki. Naziści w świecie to są Polacy. Są do tego już ludzie przyzwyczajeni, są nauczani. Nazisty jest w Polsce, obozy są nazistowskie polskie i ofiarami są tylko i wyłącznie Żydzi. To jest też jakiś przyczynek do polityki historycznej państwa polskiego. W tej chwili się to trochę zmienia, bo po tym, co dostajemy w połowie bez przerwy, zaczynamy mówić, że no, rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić, trzeba zacząć badać, coś pisać, 30 lat za późno. Oczywiście lepiej późno niż wcale.
ale te wszystkie publikacje i te wszystkie środowiska są finansowane z naszych podatków. Oni żerują na nas, jak takie pijaki siedzą i dostają granty, miliony złotych. A polscy uczeni, którzy to robią, w większości na własną rękę, to mam przypadek znajomego, który też jeden powiat badał, sam na własną rękę, wystąpił o pomoc i dopiero po latach, jak się okazało, że z drugiej strony jest nienawiść, a on robi coś konkretnego, dostał pomoc. Pytam się, z jakiej wysokości. 2000 złotych na tłumaczenie z hebrajskiego do relacji. 2000 złotych. A pani Engelking, czy tam Engelboim, czy nie wiadomo co, dawna Boni, ta, która uznała, że śmierć Polaka to jest, a sobie wziął i zginął i to nieważne. Śmierć Żyda to jest metafizyka, to jest coś bardzo wniosłego. Ona dostaje setki tysięcy, a środowiska dostają miliony, które to tworzą. I co z tego, że wykazujemy w tej chwili na wielką skalę fałszerstwa, to są publikacje, których nie ma praktycznie Niemców jako sprawców, oni nie istnieją. Są polscy chłopi żadnej krwi, polska inteligencja małomiasteczkowa, polska policja, polski aparat państwowy, bo do tego doszło, że ta Polska istniała. W tych publikacjach pojawiają się rzeczy, absurdalne wydawało się jeszcze lata temu, ale dzisiaj naturalne. Istnieje polskie państwo i tak jak politycy amerykańscy czy żydowscy piszą, że polski rząd w Londynie mordował Żydów w kraju. No cichociemny chyba w kucelu zrzucał, bo tylko tak to można wytłumaczyć. I jak takie pytania, czy to się zmieni, kiedy to się zmieni, samo się nie zmieni na pewno. A my to w jakiś sposób utrwalamy. Musi nastąpić zbiorowy bunt przeciwko temu wszystkiemu. Musimy okazywać tym ludziom niechęć. Mają biura senackie, biura poselskie, są spotkania z ministrami, trzeba chodzić i zadawać im konkretne pytania. Nie tam, że a to tu wiecie, rozumiecie, ja już muszę najechać. Nie, zrobić zapory w drzwiach, siedzieć i odpowiadać. Ty żyjesz z naszych pieniędzy. Masz nie tylko prawo, ale obowiązek nam odpowiadać. My tego nie robimy. A skoro nie robimy, to tak ich postawa jest taka. No na kogo będziecie głosować razem? Na tamtych? No rzeczywiście mamy wybór. Między stylem a Harry. Ja chciałbym powiedzieć o sytuacji. Po tym okrągłym stole sędziowie... To też był okrągły stół? Nie, sędziowie zostali ludźmi. Od presji? Tak jak wszędzie. Niedaleko szukać. Piłsudskiego 180 jest w przedszkole. Jest to dom ojca Wawrzyckiego, aktora, którego sądził na karę śmierci, bo mówka stara tego układu bandytą. Krzyż, sędzia Krzyż. To jest jedna sytuacja. Ojciec wiceministra. Druga sytuacja. Pan opowiadał o żołnierzach niewolnych, chociaż nie lubię względów, ale to jest wytłumaczone. Zostały rodziny, zostały dzieci. Pracowałem w transporcie, mój kierownik był porucznikiem IB. I mówi pan, takim głosem bandyta, to się nazywa, nie w transporcie. Pojechały rozkłaczać chłopy. Chłop w więzieniu, zamknięty za akcję, komita płacze, klepisko w domu, czworo dzieci, maszyny zabierać jedna króla. No nie, no odstąpi. Taki bohater, taki drugi bohater. Moja wychowawczyni matematyczna, to były lata 60-63, ostatni z tym właśnie, tak? Ona mieszkała w chowym rolach. Jej ojciec chrzestny Ostrowski zginął i został pochowany. Jest tablica jego Ostrogi Mazowieckiej. To ona wykształciła się nauczycielka, ale sąsiedzi za jej chrzestnego rzucali kamieniami, wybili szyby. To tak cierpieli później rodziny, cierpiały. Teraz o Armii Krajowej. Mój ojciec jego był to AK, zginął, to on został wysłany do kopalni węgla. Wszyscy dzieci zostali wysłani do kopalni węgla. Status PS, pracownik specjalny. Tak. I teraz dzieci resortowe mają się dobrze, ale tamte dzieci miały bardzo ciężko. Dziękuję bardzo. Wspomniał pan jeszcze o moment o cichociemnym. To warto przypomnieć. Dzisiaj jest 7 marca, tak? 7 marca 1949 roku o godzinie 19 został zamordowany Hieronim Deputowski, major Zagora i jeszcze jego 6 podkomendy. Dzisiaj jest 70. rocznica. Bandyci i świnie.
będę dziś. I dlatego kogoś takiego jak Czarzasty powinno się na publicznym spotkaniu obrzucić tym, na co zasłużył. Bez żadnych konsekwencji. Skoro obecne sądy twierdzą, że kodomici, jeśli przeszkadzają w legalnych marszach, pochodach, demonstracjach, mają do tego prawo, bo oni są tą lepszą, specyficzną kategorią, tak jak sędziowie, to wybaczmy sobie to prawo w drugą stronę. Tamtym nie dawajmy takich praw i przywilejów. Dokładnie. Ale ludzi trzeba uświadamiać, trzeba robić spotkania, trzeba mówić na ten temat. Ludzie są, przepraszam, niby są wyszkoleni, tak jak panu profesorowie, ale są niedouczeni, nie wynieśli z domu pewnych rzeczy. Dlaczego Polska istniała? Nie istniała na mapie, ale istniała w tych starych babciach, dziadkach, którzy właśnie hodowali, że ta Polska dalej była. I to właśnie to jest. A teraz mamy takich profesorów jak niejaka Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, która twierdzi, że w małżeństwach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż dwupłciowych. To jest status profesorów. Ja tylko wnoszę do tego wyłożenia, że jeżeli chodzi o formację Narodowy się zdrowi, ona jest taka niezwykła. Dobrze jest, ale spadamy się i robimy, żeby tak nie było. I czy nawet obywateli się do wszystkich, ale nie jestem w tym rajdzie, by dali się do wszystkich, co dzisiaj odpuściła, co 20 Polak, przepraszam, będzie wiedzieć. I to jest bardzo przyjemne. Ale 30 lat temu powiedziały tylko jednostki. Dzisiaj jest tak, że to starsze pokolenie, szkoła starologii, później po tych trybunach ludu i tak dalej, pozostanie takie, jakie było i nie ma co o nich walczyć, bo to, ale ludzie młodzi są zupełnie inni. I to jest właśnie nasza nadzieja, właśnie was, młody. Cześć, przepraszam, bo świetnie, że są takie spotkania z tobą, jak to dzisiejsze. Ale czy możesz powiedzieć, czy dużo masz spotkań z młodzieżą w szkołach? Czy szkoły cię zapraszają, żeby właśnie uczyć się na dziewiętnastolatków? Mogę za dużo powiedzieć, bo szkoły nie mogą zapraszać, bo mogą mieć kłopoty, więc ja jeżdżę. Ale są... Jeżdżę bardzo często i bardzo dużo, ale ani kuratorium, ani Wydziały Oświaty nie powinny o tym za dużo wiedzieć. Ale tak już jest. Jeszcze kilka lat temu były kłopoty, że zostawili spotkania dwójnowe. Ale teraz już na szczęście. To ciekawa inicjatywa, to chodzi o młodzieży i od rodziców, a nie od szkoły. Dobry wieczór. Chciałbym zapytać panie Jasku, czy zdarza się panu, że organizatorzy, którzy proponują panu spotkania, ewentualnie godzi się pan na nie, czy zdarzają się panu cenzury na przykład, tematyki, którą... Nie. Nie. No to dobrze, ale dobrze, że pan wspomniał o tym akcie głosowania i decyzji wyboru. Jesteśmy w Malkach, za rok mamy taką okrągłą rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Rokrocznie tutaj na cmentarzu Maryckim odbywają się w przeddzień rocznicy 15 sierpnia takie symboliczne uroczystości. Pan jest dzisiaj na spotkaniu u nas pod patronatem między innymi burmistrza Marek. Nikt inny jak burmistrz musi zatwierdzić scenariusz takich uroczystości. W ubiegłym roku zdarzyła się taka sytuacja, w której po odczytaniu lista od prezydenta Rzeczpospolitej, od premiera, od ministra obrony narodowej, wystąpiła pewna pani, która jest dzisiaj no, takim symbolem, jaka Kamila Gasiuk-Kichowicz. To jest taki, to jest taki obrazek tego, w jakim miejscu jesteśmy i jakie są nasze wybory. Dlatego spytałem pana, czy takie akty cenzorskie ze strony organizatorów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja mam nadzieję, że mimo, że tak to będę jednak za jakiś czas zaproszony. A teraz wszystkich chętnych zapraszam jeszcze do książek i polecam hasło, które będą uczyć ludzie kibice w Łodzi, piłkarskie. Fantastyczne hasło. Kto nie kupi, ten jest wyborczy. To zabiera.